Raz, raz, raz. Wiesz co, nie działa nagłośnienie, możesz powiedzieć? Raz, raz. Dzień dobry Państwu. Bardzo proszę Państwa radnych przed rozpoczęciem sesji tradycyjnie o potwierdzenie gotowości do pracy poprzez zalogowanie się do systemu. Dwie osoby jeszcze nie zalogowały się do systemu. Bardzo proszę. Przynajmniej i pan radny Edward. Chyba nie ma pana radnego na razie. 24 osoby potwierdziły gotowość do pracy w tym momencie. Zatem, szanowni państwo, otwieram 63. sesję Rady Miasta Płocka. Witam serdecznie panie i panów radnych, zapewne na ostatniej sesji tej kadencji Rady Miasta Płocka. Na podstawie logowań do systemu widzę i stwierdzam, iż mamy kworum, dlatego możemy obradować. Witam zaproszonych gości. Witam pana prezydenta Andrzeja Nowakowskiego, gościa i współgospodarza. Witam panów wiceprezydentów Romana Siemiątkowskiego, Piotra Dyśkiewicza, Artura Zielińskiego. Witam pana Wojciecha Ostrowskiego, skarbnika miasta Płocka. Witam pana Michała Budenszaca, sekretarza miasta Płocka. Witam tradycyjnie przybyłych na dzisiejszą sesję i tak jak na wszystkie inne przedstawicieli służb mundurowych. W szczególności witam w imieniu komendanta miejskiego policji w Płocku. W zastępstwie przybył pan podkomisarz Dariusz Mroczkowski. Witamy serdecznie po raz pierwszy na naszej auli. Witam komendanta Straży Miejskiej w Płocku pana Konrada Guzanka. Witam pełniącego obowiązki komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Płocku starszego brygadiera Jacka Starczewskiego. To chyba ostatnia sesja, gdy jest pan komendant pełniącym obowiązki. Wstępnie już gratulujemy. Witam pana kaprala Rafała Nagodowskiego, sekcja współpracy cywilno-wojskowej 64. Batalion Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej. W imieniu szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji przybył dzisiaj do nas w zastępstwie pan major Robert Wojciechowski, szef Wydziału Rekrutacji. Witamy również serdecznie. Witam przybyłego w imieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku zastępcy dyrektora pana Zbigniewa Kuklewicza. Witamy. Wiem, że jest dzisiaj z nami na sesji przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Płocka pan Piotr Maćkiewicz z radnymi Młodzieżowej Rady. Witam szanownych państwa równie serdecznie. Witam przedstawicieli płockich rad osiedlowych zasiadających tradycyjnie na balkonach. Witam prezesów, dyrektorów, kierowników spółek, zakładów i jednostek powiązanych z Urzędem Miasta Płocka. Witam przedstawicieli lokalnych mediów i tradycyjnie, szczególnie serdecznie witam śledzących nasze obrady płoczan,
oraz tych z Państwa, którzy zdecydowaliście się obserwować nasze obrady bezpośrednio na auli. Przypomnę jeszcze informacyjnie, iż obrady Rady Miasta Płocka można śledzić online, internetowo na stronie www.ploc.eu w zakładce Transmisja z sesji Rady Miasta Płocka. Jeszcze nim rozpocznę sesję, chciałbym przypomnieć niezorientowanym, iż te niebieskie wstążeczki w naszych klapach i na naszych ubraniach to dzisiaj dowód sympatii i poparcia dla ludzi udzielających się bądź również chorujących na autyzm. Mamy dzisiaj zbliżający się Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Wiemy, że jest to problem narastający z roku na rok i pewnie nasza cywilizacja będzie się z nim mierzyła coraz powszechniej. Wytrwałości tym wszystkim, którzy pomagają zarówno chorym osobom, jak i rodzinom i bliskim. Szanowni Państwo, najpierw wybierzemy komisję uchwał i wniosków, a następnie uporządkujemy program naszej sesji. Prosiłbym o zgłaszanie kandydatur do komisji uchwał i wniosków. Pani przewodnicząca Iwona Krajewska, proszę bardzo. Zgłaszam kandydaturę koleżanki Małgorzaty Ogrodnik. Czy pani radna wyraża zgodę? Jest zgoda, dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Tomasz Kominek, proszę. Tradycyjnie pragnę zgłosić kandydaturę koleżanki radnej Anny Derlukiewicz. Czy pani radna wyraża zgodę? Jest zgoda, dziękuję bardzo. Czy są jakieś inne zgłoszenia do komisji uchwał i wniosków? Nie widzę, zatem poddaję pod głosowanie dwuosobowy skład komisji uchwał i wniosków. Skład zaproponowany przed chwilką przez Państwa radnych. Proszę o pulpity do głosowania. Proszę o zagłosowanie. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania na mój pulpit. Stwierdzam, iż jednogłośnie wybraliśmy Komisję Uchwał i Wniosków. Zapraszam Państwa do stołu prezydialnego po naszej lewej stronie. Jak zapewne Państwo wiecie, wpłynął do nas wniosek od Pana Prezydenta o rozszerzenie porządku obrad, konkretnie o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały pomieszczonego na druku 1129. Odczytam tytuł. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 375 /21/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania Płockiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu, zmienionej uchwałą nr 88/5/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2019 roku oraz uchwałą nr 507/30/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 29 kwietnia 2021 roku. Druk nr 1129 proponuje, żebyśmy wprowadzili go jako ostatni z projektów uchwał, czyli jako punkt 19. Poddaję zatem pod głosowanie wprowadzenie tego punktu do porządku obrad. Proszę o pulpity do głosowania i proszę Państwa radnych o zagłosowanie. 25 na tak, jednogłośnie wprowadziliśmy ten punkt do porządku obrad. Dziękuję Państwu bardzo. I teraz, Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu trzeciego. Sprawozdanie z samorządowego programu Osoba Niepełnosprawna w Społeczności Lokalnej za 2023 rok. Otrzymaliśmy pisemny materiał w tej sprawie. Materiał był omawiany na komisjach. Pan Prezydent chciałby zabrać głos. Proszę bardzo, Panie Prezydencie. Pan Prezydent Andrzej Nowakowski. Szanowni Państwo, ja tylko chciałbym dwa zdania w tym momencie, jeśli chodzi o ten materiał. Oczywiście dziękując za przygotowanie tego materiału, chciałbym podkreślić, że ten materiał przede wszystkim w efekcie uchwały, którą przyjęliśmy w 2019 roku, ma
zapobiegać dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami, włączać ich w aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, co dla każdej społeczności jest niezwykle ważne. Ten program ma kontynuować misję miasta dostępnego dla wszystkich mieszkańców, a głównym założeniem programu jest wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami i przeciwdziałanie ich wykluczaniu społecznemu. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim osobom, które są zaangażowane w realizację tego programu, zarówno po stronie Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Urzędu Pracy, ale także, a może przede wszystkim, wszystkim stowarzyszeniom, fundacjom, osobom, które współpracują z Urzędem Miasta na tym polu. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos jeszcze w tym punkcie? Nie widzę. Zatem, szanowni państwo, poddaję pod głosowanie przyjęcie pisemnego materiału, który otrzymaliśmy. Proszę o pulpity do głosowania. Proszę o zagłosowanie. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania na mój pulpit. Stwierdzam, iż jednogłośnie przy 24 głosach na tak przyjęliśmy materiał. Dziękuję państwu bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu, punkt czwarty. Sprawozdanie za 2023 rok z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Tutaj również materiał otrzymaliśmy pisemny. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan prezydent, proszę bardzo. Szanowni państwo, to również jedna chyba z najważniejszych misji, jaką realizuje miasto, czyli opieka nad przede wszystkim dziećmi, które wyrokiem sądu zostały przekazane pod opiekę miastu właśnie w ramach rodzinnej pieczy zastępczej. Tutaj cały system jest bardzo rozbudowany. Państwo w materiale mają wszystkie informacje dotyczące zarówno rodzin zastępczych, których w Płocku jest w tym momencie 144, a w tych rodzinach przebywa 263 dzieci, z czego 95 rodzin to rodziny spokrewnione, 33 rodziny niezawodowe, 8 zawodowych rodzin zastępczych i w końcu 8 rodzinnych domów dziecka. Mamy także ośrodek opiekuńczo-wychowawczy, w którym w 42 miejscach, czy 42 miejsca dla dzieci są, natomiast jest w 3 placówkach interwencyjnych i 2 socjalizacyjnych, gdzie jest po 14 miejsc. W tym miejscu także chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom zarówno z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jak i ośrodka opiekuńczo-wychowawczego, które realizują tę bardzo ważną, potrzebną, a zarazem bardzo delikatną misję wspierania właśnie dzieci, które znalazły się pod opieką miasta w systemie pieczy zastępczej. I z mojej strony ogromne, ogromne podziękowania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Nie widzę więcej zgłoszeń w dyskusji dotyczącej tego tematu, zatem poddaję pod głosowanie sprawozdanie za 2023 rok z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Proszę o pulpity do głosowania. Proszę państwa radnych o zagłosowanie. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania na mój pulpit. 24 na tak. Jednogłośnie przyjęliśmy ten materiał. Dziękuję państwu bardzo. Teraz przed nami, szanowni państwo, 4 sprawozdania. Odczytam tytuły tych sprawozdań i zaproponuję państwu wspólną dyskusję ewentualną nad tymi punktami, gdyż one są powiązane ze sobą. Można powiedzieć, że w szerokim zakresie dotyczą bezpieczeństwa w naszym mieście. Punkt 5. Sprawozdanie ze swojej działalności komendanta miejskiego Policji w Płocku wraz z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Płocku za 2023 rok. Punkt 6. Informacja komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Płocku o stanie bezpieczeństwa miasta Płocka w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2028 rok.
punkt 2023 rok. Punkt 7. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Płocka za 2023 rok. I punkt 8. Sprawozdanie Komendanta Straży Miejskiej w Płocku z działalności Straży Miejskiej za 2023 rok. Prosiłbym Państwa, którzy chcieliby zabierać głos w tych punktach, o przyjęcie takiego schematu, że rozmawiamy o wszystkich czterech sprawozdaniach. Nie widzę żadnych zgłoszeń. Wiem, że na komisjach materiał był omawiany. Ja ze swojej strony w pewnym sensie powtórzę to, co powiedziałem na Komisji Gospodarki Komunalnej. To jest taka prośba i apel do wszystkich służb, ale zwłaszcza do Policji i do Straży Miejskiej, ale nie tylko. Również chociażby do Zespołu Monitoringu Urzędu Miasta Płocka. W moim odczuciu, Szanowni Państwo, i chyba również w odczuciu wszystkich nas tutaj zgromadzonych i w odczuciu mieszkańców miasta Płocka, mamy coraz większy problem z dewastacją, z wandalizmem przestrzeni publicznej, zarówno prywatnej, jak i komunalnej. Nie jest to tylko płocki problem, jest to problem, można powiedzieć, ogólnopolski albo jeszcze szerszy. Natomiast ponieważ ten problem narasta, myślę, że powinniśmy, zwłaszcza w tym gronie służb, o których wymieniłem, powinno dojść do jakiegoś wypracowania programu, który skutecznie pozwoli nam przede wszystkim namierzać większą ilość sprawców, a dwa, może i oddziaływać wychowawczo, gdyż w większości przyczyniają się do tego wandalizmu, głównie wandalizmu elewacji ludzie młodzi. Prosiłbym o to, jeżeli będzie taka potrzeba, również jako radni, no może inaczej, nie będę mówił za przyszłą radę, ale przyszła Rada Miasta zapewne również włączy się w tego typu działanie. Pan prezydent Andrzej Nowakowski jeszcze w tym samym temacie. Proszę bardzo, panie prezydencie. Generalnie i w tym temacie, o którym mówi pan przewodniczący, ale w temacie tych czterech sprawozdań rzeczywiście. Zacznę może od tych sprawozdań. Tutaj przede wszystkim dziękując także wszystkim służbom mundurowym za właściwie wzorcową współpracę z miastem, z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego. Pan dyrektor Bogdan Sitarski skromnie siedzi jak zwykle gdzieś z tyłu auli. Natomiast rzeczywiście tutaj ta współpraca jest wzorcowa zarówno między Policją, Strażą Pożarną, także Strażą Miejską, ale też służbami tutaj zarządzania kryzysowego, które odpowiedzialne są z mojej strony za bezpieczeństwo mieszkańców Płocka. Dlatego bardzo, bardzo dziękuję, zwłaszcza w tych czasach tak bardzo trudnych, niepewnych, jeśli chodzi o kwestie wcześniej pandemii, teraz wojny w Ukrainie, obecności dużej ilości także cudzoziemców w Płocku. Jesteśmy w bezpośrednim kontakcie, zawsze możemy liczyć na współpracę, wsparcie i zaangażowanie poszczególnych służb mundurowych w tych obszarach, w których są one odpowiedzialne za poszczególne działania. Nawiązując do tego, co powiedział pan przewodniczący, to akurat zgadzamy się nie tylko w tej kwestii, ale w wielu innych kwestiach, ale w tej również. Kiedyś burmistrz Nowego Jorku Rudolf Giuliani mówił o takiej specyfice wybitej szyby, że trzeba reagować na każdy przejaw, nawet najdrobniejszego wandalizmu. Tą jedną wybitą szybę, która została wybita, trzeba po pierwsze wstawić, a po drugie rzeczywiście nie być obojętnym na fakt jej wybicia i szukać sprawców. I obojętnie, czy to jest zniszczona wiata przystankowa, czy elewacja jakiegoś budynku, nie można obok tego przechodzić obojętnie, bo to nie, być może pozornie nie są poważne problemy, ale z czasem, jeśli nie będziemy reagować, to te problemy będą się nawarstwiały i będą dużo bardziej poważne. Dlatego nie bagatelizujemy także tego rodzaju wniosków. Dziękuję panie przewodniczący za te sugestie. W czwartek 4 kwietnia będzie spotkanie temu poświęcone, na które zapraszam pana przewodniczącego i ewentualnie radnych miasta Płocka, byśmy mogli wraz ze służbami wypracować jakieś także działania. Natomiast ja ze swojej strony chciałbym jeszcze odczytać
list, szanowni państwo, który wystosował do państwa radnych także komendant miejski policji w Płocku, inspektor Mariusz Kryszkowski, który już nie jest komendantem, jest zastępcą komendanta wojewódzkiego komendy wojewódzkiej w Białymstoku. Natomiast żegnając się z służbą tu w Płocku, wystosował takie podziękowanie, więc pozwólcie państwo, że odczytam. W związku z zakończeniem mojej służby na stanowisku komendanta miejskiego policji w Płocku składam serdeczne podziękowania za wieloletnią współpracę oraz wsparcie w podejmowanych działaniach na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców miasta Płocka. Dziękuję za okazaną pomoc, która w znacznym stopniu przekłada się na poprawę i jakość pracy policjantów, a również na szybkość podejmowanych działań, mających na celu poprawę szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Pragnę podziękować również za wsparcie finansowe, które jest wyrazem dbałości o warunki pracy policjantów. Dziękuję również za to, że zawsze można było liczyć na pańską pomoc, czyli akurat prezydenta miasta Płocka, i wsparcie w realizacji zadań stawianych przed Komendą Miejską Policji w Płocku. Podziękowania kieruję również do radnych miasta Płocka za współpracę oraz przychylność w realizacji zgłaszanych wniosków. Podpisał komendant miejski Policji w Płocku, inspektor Mariusz Kryszkowski. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo, panie prezydencie. Nie widzę więcej zgłoszeń w dyskusji nad tymi czterema sprawozdaniami. Przypomnę tylko państwu, już mieliśmy komisje merytoryczne, gdzie były omawiane też te sprawozdania. W imieniu całej Rady Miasta chciałbym panom bardzo serdecznie podziękować za zaangażowane i odpowiedzialną, często niebezpieczną służbę. Prosiłbym o przekazanie tych podziękowań również wszystkim zatrudnionym w państwa jednostkach. Szanowni państwo, teraz poddaję pod głosowanie przyjęcie tych sprawozdań. Punkt 5, czyli sprawozdanie z działalności komendanta miejskiego policji w Płocku. Proszę o pulpit do głosowania. Proszę państwa radnych o głosowanie. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania. Jednogłośnie 24 głosy na tak. Materiał został przyjęty. Punkt 6. Informacja komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Płocku o stanie bezpieczeństwa w Płocku w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2023 rok. Poproszę o pulpity do głosowania. Proszę państwa radnych o zagłosowanie. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania na mój pulpit. 24 na tak, materiał przyjęty jednogłośnie, dziękuję. Punkt 7. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Płocka za 2023 rok. Poproszę o pulpity do głosowania i proszę państwa radnych o zagłosowanie. Proszę o zbiorcze wyniki na mój pulpit. 24 na tak, materiał przyjęty jednogłośnie. I punkt 8. Sprawozdanie komendanta Straży Miejskiej w Płocku z działalności Straży Miejskiej za 2023 rok. Poproszę o pulpity do głosowania. Proszę o zagłosowanie. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania na mój pulpit. 24 na tak. Sprawozdanie to również przyjęte jednogłośnie. Raz jeszcze dziękuję panom bardzo za całoroczną pracę i za wizytę na prawie każdej sesji Rady Miasta Płocka. Przed nami punkt kolejny, punkt 9. Podsumowanie kadencji Rady Miasta Płocka 2018-2024. Otrzymaliście państwo radni sprawozdanie, które jest zapewne zawieszone również na e-sesji. Myślę, że gdyby jakieś pytania czy wystąpienia były, to proszę bardzo. Ja chciałbym tylko przypomnieć, że była to najdłuższa kadencja samorządu od 1990 roku i bynajmniej długość tej kadencji nie zależała od nas, tylko od ustawodawcy. Jest zgłoszenie ze strony pani przewodniczącej Wiolety Kulpy. Proszę bardzo. A ja mam tylko taką prośbę, panie przewodniczący, w kontekście również pracy przyszłej Rady Miasta Płocka, ponieważ jednym z narzędzi pracy, które posiada każdy z nas radnych, są interpelacje i zapytania, które mamy zapisane zarówno ustawowo, jak i we wszelkich regulaminach prawa miejscowego. Natomiast nie tylko ja, ale wielu radnych doświadcza
złośliwości, można tak powiedzieć, ze strony urzędników, a przede wszystkim prezydenta miasta Płocka w kontekście nieudzielania odpowiedzi na interpelację, mówiąc o tym, że, czy pisząc o tym, że interpelacja nie nosi znamion interpelacji i do problemu tak naprawdę wracamy. Ja wielokrotnie państwo radni, którzy spotkali się z podobnymi sytuacjami, podkreślają, że to nie jest nasz problem, tylko to jest problem mieszkańców i wszystkich panów prezydentów, bo wszelkie problemy, które są związane z tym miastem, należy je w jakiś sposób rozwiązywać, taki, który jest możliwy. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie wszystkie sprawy jesteśmy w stanie w 100% pozytywnie zakończyć, natomiast przynajmniej mieć wolę i podejmować rozmowę i jakiekolwiek znaleźć rozwiązanie tego tematu. No, co muszę pochwalić oczywiście wczoraj pana prezydenta Zielińskiego, który umożliwił uczestniczenie jednego z urzędników wczoraj na spotkaniu na Słodowej. Był problem z lokalizacją parkingu, nie od strony bloku, od strony okien, tylko prośba mieszkańców, żeby ten parking był zlokalizowany od strony Miodowej. I cieszę się, że w ogóle rozmawialiśmy, że była możliwość przyjścia przedstawiciela Urzędu Miasta Płocka na zebranie wspólnoty. I tak uważam, że tematy powinny być załatwiane, bo nie jest wyjściem nie udzielanie odpowiedzi radnemu na interpelację. To tylko taka gorzka uwaga, panie przewodniczący, bo wielu z nas doświadczyło takich sytuacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że niestety w całej Polsce pewne sytuacje dotyczące interpelacji nie do końca właściwe są i tutaj przykład, zły przykład idzie z góry. Ja też często obserwowałem interpelacje poselskie i brak odpowiedzi przez wiele miesięcy, nawet kilkanaście miesięcy na interpelacje poselskie, ale zgadzam się z panią radną, że nie tak powinno być i myślę, że to jest jedna z moich sugestii do osoby, która będzie do mojego następcy w przyszłej kadencji, ale też do wszystkich radnych, którzy będą zasiadać w tym gmachu, w tej auli w następnej kadencji. To będzie jeden z pierwszych punktów, który powinniśmy, bądź nowa kadencja, nowi radni powinni omówić. I to nie tylko, że tak powiem, kwestie odpowiedzi na interpelacje, ale również według mnie kwestie samych interpelacji, bo ponieważ tak się składa, że te interpelacje od kilku lat zgodnie ze zmianą ustawy przechodzą przez moje ręce, ja je dalej dekretuję do pana prezydenta i powiem państwu szczerze, że zdarzały mi się sytuacje bardzo dziwne, gdy czytałem jednego dnia kilka interpelacji jednej osoby, kilka interpelacji dotyczące tej samej ulicy. Powiem szczerze państwu, że to już taka podsumowująca z mojej strony prośba, ale w kolejnej kadencji mam nadzieję, że czegoś takiego nie będzie. Jeżeli ktoś pisze interpelację, spróbujmy to jednak robić w formie jednego dokumentu, a nie marnować papier i rozdzielać interpelacje na kilka cząsteczek, gdy mógłby to być jeden dokument. To jest tylko moja sugestia, ale ponieważ, tak jak mówię, wszystkie interpelacje przechodzą przez moje ręce, więc być może ja to zauważam łatwiej z tego tytułu. Pan prezydent jeszcze chciałby się do tego odnieść, proszę bardzo. Szanowni Państwo, ponieważ jesteśmy w tym punkcie akurat podsumowania kadencji, ja ze swojej strony przede wszystkim chciałbym podziękować Państwu radnym za rzeczywiście tę jedną, najdłuższą właściwie kadencję Rady Miasta, także kadencję, która, jak Państwo radni wiedzą, przebiegała w bardzo złożonych i trudnych okolicznościach, wymagających od nas wszystkich wielu, raz, że wyrzeczeń, dwa, niekonwencjonalnie podejmowanych działań. Sama pandemia, która sprawiła, że w części sesje Rady Miasta były zdalne, natomiast praca urzędu, choć w niektórych wymiarach zdalna, to jednak była nieprzerwana, trwała i za tę współpracę w tym trudnym czasie
chociażby pandemii, ale także i później, kiedy musieliśmy zmierzyć się z kwestiami związanymi z wojną w Ukrainie, z inflacją, z nawet podjęciem przez samorząd handlu węglem. Tutaj dziękuję za to, że rzeczywiście Państwo radni zawsze pozytywnie odpowiadali na te wyzwania, które stawały przed nami jako przed samorządem. I mogę powiedzieć z dumą, że zdecydowanie większość tych wyzwań wspólnie, razem podołaliśmy, wychodząc z nich zwycięsko i mocniejsi. Natomiast no, mam świadomość, że biorąc pod uwagę, że Państwo radni od początku kadencji zgłosili 2525 interpelacji, że nie na każdą odpowiedź była zgodna z oczekiwaniami. Natomiast mogę powiedzieć, wydaje mi się, że zawsze odpowiedź była, choć tak jak powtórzę jeszcze raz, nie zawsze zgodna z oczekiwaniami. Natomiast w terminie staraliśmy się, żeby te odpowiedzi do Państwa radnych docierały. Do tych 2525 interpelacji Państwo radni złożyli jeszcze 53 zapytania. Także i na tym polu również dziękuję za współpracę, bo mam świadomość, że dzięki Państwa zaangażowaniu i tym interpelacjom wielokrotnie mogliśmy reagować na różnego rodzaju pomysły, postulaty, bolączki mieszkańców i wspólnie razem je rozwiązywać. Dlatego tym bardziej dziękuję za te ciepłe słowa wypowiedziane przez panią radną w stronę wiceprezydenta Artura Zielińskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Chciałbym Państwa poinformować, iż poprzez pana sekretarza sesji wpłynął do nas wniosek od pana Pawła Stefańskiego o umożliwienie zabrania głosu w tym punkcie. Zatem za chwileczkę poddam pod głosowanie, gdy tylko będziemy technicznie gotowi, wniosek o udzielenie głosu panu Pawłowi Stefańskiemu. Gdy będzie taka możliwość, proszę o pulpity do głosowania. Jest już taka możliwość. Proszę Państwa radnych o zagłosowanie. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania. 2 głosy na tak, 18 przeciw, 1 wstrzymujący. Przykro mi, ale nie, Rada nie udzieliła, nie przychyliła się do tego wniosku. Teraz poddaję pod głosowanie, teraz musimy przyjąć, Szanowni Państwo, sprawozdanie dotyczące punktu 9, czyli podsumowanie kadencji Rady Miasta Płocka 2018-2024. Proszę o pulpity do głosowania, proszę o zagłosowanie. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania. 23 na tak. Materiał został przyjęty. Przechodzimy do punktu 10. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej, czyli 62. sesji Rady Miasta Płocka z 29 lutego 2024 roku. Czy do protokołu są jakieś pytania, wątpliwości? Nie widzę. Poddaję zatem pod głosowanie przyjęcie protokołu. Proszę Państwa radnych o zagłosowanie. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania. 23 na tak. Protokół przyjęliśmy jednogłośnie. Teraz, Szanowni Państwo, punkt 11. Podjęcie uchwał w sprawach. Etap pierwszy. Dyskusja i zgłaszanie wniosków. Tradycyjnie pozwólcie Państwo, że połączymy dyskusję nad punktami 1 i 2 jako zbieżnymi tematycznie, a mianowicie punkt pierwszy. Projekt uchwały na druku numer 1127 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Miasto Płock na lata 2024-2050 z autopoprawką oraz punkt drugi, projekt uchwały na druku numer 1111 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2020.
czwarty, przepraszam, nie 1111, tylko 1128, pomyliłem numerację. Jeszcze raz, druk 1128 w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Płocka na rok 2024 i tutaj mamy dwie autopoprawki. Jako pierwsza pani przewodnicząca Violetta Kulpa, proszę. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo, sprawa dotyczy sprawy, sprawa dotyczy sprawy. Sprawa dotyczy tematu, który w zasadzie ciągnie się już ponad rok i dotyczy oczywiście finansów i zaangażowania gminy miasta Płock w pomoc mieszkańcom trzech budynków, ale generalnie chodzi o przede wszystkim dwa budynki komunalne, Popłaciska 42 i 42A. Pan Petecki rok temu, w czerwcu, tłumaczył, że będzie podłączana fotowoltaika prawdopodobnie do tych dwóch budynków 42 i 42A. Nie mamy wiedzy żadnej w tym zakresie. Prosiłam, dzwoniąc do pana prezydenta Dyśkiewicza w ubiegłym tygodniu, o pewne informacje, ponieważ wszystko jest związane z olbrzymimi, horrendalnymi dopłatami dla mieszkań komunalnych. I to jest o tyle ważne, panie przewodniczący, że ci ludzie otrzymali nawet nie miesiąc czasu zapłaty na wyrównanie tej ceny za ogrzewanie. Notabene to jest pelet. W ubiegłym roku, panie prezydencie Piotrze, w mieszkaniach około 40 metrów kwadratowych dopłata wynosiła roczna z tytułu rozliczenia ciepła w granicach 1500-1600 zł. Dziś ta sama rodzina otrzymała 2500. Na moją odpowiedź na interpelację z czerwca, którą pan podpisał, była informacja, iż Zarząd Budynków Komunalnych w Płocku, aby ograniczyć wysokość dopłat w kolejnych latach, podjął decyzję o podniesieniu zaliczki na ciepło. Rzeczywiście ta zaliczka została podniesiona, ale dopłata się zwiększyła jeszcze. I teraz powiedzcie mi panowie, jak wygląda rozliczenie zakupu pelletu do tych dwóch budynków, bo kotłownia jest zlokalizowana 42 i leci do 42A, rurami również ciepło, a 42A otrzymuje dopłaty, ponieważ są opomiarowane lokale w wysokości od 800 do 1000 zł, natomiast 42, gdzie znajduje się kotłownia w szczycie budynku, te dopłaty są od 2500 do 3100 nawet. Jak to jest możliwe przy mieszkaniach komunalnych, żeby osoba, która otrzymuje rentę bądź emeryturę, z tej renty i emerytury zapłaciła w ciągu niespełna miesiąca 3100 zł za ogrzewanie tego mieszkania w rozliczeniu rocznym? I ja sobie tak, panie przewodniczący, szczerze mówiąc, usiadłam, tam jest 60 lokali, bo 30 jest 42 i 42A również 30. I jeśli przeliczyć cenę pelletu, sobie tak to wyliczyłam. W obu budynkach jest 60 mieszkań, po 30 w każdym. Potencjalne przychody ZBK-u z tytułu comiesięcznych opłat ryczałtowych za ciepło od każdego lokalu uśredniłam. 450 zł od lokalu, stawka ryczałtowa miesięczna, razy 60 lokali, razy 12 miesięcy, to jest 324 tysiące, plus kwoty dopłat średnio od 1000 w budynku Popłacińska 42, jak państwu mówiłam, i średnio 2,5 w 42. To stanowi dodatkową kwotę 105 tysięcy złotych, czyli łącznie ZBK, Zarząd Budynków Komunalnych, w rozliczeniu za całe ciepło z tych dwóch budynków otrzymuje, uśredniając, to jest moja hipoteza oczywiście, 429 tysięcy złotych, czyli blisko 430 tysięcy. Cena jednej tony pelletu w 2023 kształtowała się od poziomu 1200 do 2000, to jest cena realna, można zakupić pelet już za 1500. W 2022 roku ceny kształtowały się nawet na poziomie 3000, czyli była zdecydowanie większa ta cena zakupu peletu. Skąd zatem zwiększenie dopłat, skoro cena peletu spadła? Przyjmuje się, że za około 3 tony peletu można ogrzać budynek około 150 metrów kwadratowych. Nie znam metrażu łącznie z klatkami schodowymi tych dwóch budynków, ale gdyby to policzyć, wiemy
że są, jeden z nich jest niedocieplony, 42, przy założeniu, że za 429 tysięcy złotych, oczywiście abstrahuję, że nie umieszczam tu już kosztów konserwacji, możemy zakupić, proszę Państwa, uwaga, 252 tony peletu. W cenie średnio uśredniając 1700 zł, czyli zgodnie z przeliczeniem czysto teoretycznym, wystarcza na ogrzanie 12 600 m2. To podzielone na średnie mieszkanie 40 m2 daje możliwość ogrzania 315 lokali, a tam mamy 60. I tak zastanawiam się, jak Państwo rozliczacie roczne ogrzewanie, jak rozliczacie się w ogóle z mieszkańcami, dlaczego im nic nie tłumaczycie, nie wyjaśniacie, ile zakupiono w ciągu roku peletu, dlaczego nie starczało, ile trzeba dopłacić, jak będzie wyglądało rozliczenie na 1 m2 mieszkania. Państwo w ogóle nic nie mówicie tym mieszkańcom. Rok temu była ta sama sytuacja, teraz jest ta sama sytuacja. Tłumaczy Pan w odpowiedzi, że zwiększa Pan stawkę ryczałtową opłaty za metr kwadratowy i jest rzeczywiście zwiększona, a dopłata jak była, tak jest, mało tego, jeszcze dużo wyższa. Jak to jest możliwe, że Państwo uważacie, że co, emeryt wyciągnie sobie w ciągu miesiąca 3000 i jest to fajnie przed świętami, znowu trafia im przed świętami taka sytuacja i jest super, tak? I miasto się zachowało fantastycznie, jesteśmy dumni z Płocka. Rzeczywiście jestem dumna z tego Płocka, jeśli stawia się teraz tych ludzi pod ścianą i każe im się 3000 wyjąć z kieszeni w ciągu miesiąca. I teraz tak, co, mają zadłużać się? Zmuszacie ich do tego, żeby się zadłużali, żeby zadłużali mieszkania komunalne? Nie, tam mieszkają uczciwi ludzie, oni miesiąc w miesiąc płacą. Mogą Państwo pokazać te rachunki. Zresztą pan prezydent, szkoda, że wyszedł, ale jutro będzie miał okazję z tymi ludźmi, zapewne na spotkaniu otwartym, porozmawiać. Dziękuję. Dziękuję. Ja przypomnę Państwu, iż jesteśmy w punkcie dotyczącym druków 1127 z autopoprawką i 1128 z autopoprawkami. Kolejne zgłoszenie, pan radny Marek Krzysztofiak, proszę. To w takim razie do tych druków dwa krótkie pytania. Pierwsze pytanie dotyczy przetargu na budowę dwóch placów zabaw przy przedszkolu 33. My dzisiaj dodajemy 170 tysięcy do modernizacji tego przedszkola i mam pytanie, ponieważ jeszcze w planach jest budowa tych placów, czy już jest ogłoszony przetarg, a jeżeli tak, jeżeli nie, to kiedy będzie ogłoszony? I drugie pytanie do pana skarbnika. W marcu otrzymaliśmy jako nauczyciele wyrównanie, podwyżki. Czy te podwyżki zostały sfinansowane z budżetu miasta, czy starczyła subwencja oświatowa, czy wzrosła subwencja oświatowa? No i czy nie będzie zagrożeń dalszych wypłat dla nauczycieli? Dziękuję. Dziękuję bardzo. I pan sekretarz Tomasz Kominek, proszę. Bardzo dziękuję. Szanowny panie przewodniczący, bardzo chciałbym się włączyć merytorycznie w tę dyskusję, którą rozpoczęła pani przewodnicząca Violetta Kulpa. A z racji tego, że pojawił się prezydent miasta Płocka, czy pozwoli pan mi teraz zabrać głos, czy jakby zasugeruje pan, żebym czekał do spraw różnych? Znaczy moja prośba do Państwa, żebyśmy przynajmniej nie poruszali żadnego innego nowego tematu. No pani radna już poruszyła, to już myślę, że głupio byłoby, przepraszam, pana nie dopuścić do głosu. Natomiast proszę Państwa, żebyśmy się trzymali merytorycznie punktów, które są w porządku obrad. Zawsze mamy też punkt sprawy różne, gdzie to, co nam się nie mieści w zakresie podmiotowym, wtedy omawiamy. Ale proszę bardzo, panie sekretarzu. Dzięki. Kontynuujmy. Szanowny panie prezydencie, nie wiem, czy mnie słychać, czy mnie nie słychać. Szanowny panie prezydencie, Wysoka Rado, drodzy mieszkańcy, bardzo się cieszę, że również na sali jest pan dyrektor Petecki, bo myślę, że będzie starał się wytłumaczyć nam kilka kwestii, które są bardzo istotne z punktu widzenia mieszkańców. I faktycznie należy wrócić do tego roku poprzedniego. Pamiętacie Państwo doskonale, jak toczyła się ta dyskusja a propos właśnie budynków przy ulicy Popłacińskiej 42A i chciałbym dołączyć do tej dyskusji oraz do tego samego obszaru merytorycznego mieszkańców przy ulicy, z budynku przy ulicy Zielonej 40, bo sytuacja jest bardzo zbliżona i faktycznie w owym czasie przez napaść rosyjską na Ukrainę zdrożały te wszystkie produkty węglowe. Pragnę zwrócić uwagę, że kilkanaście miesięcy temu za tonę
ekogroszku czy węgla płaciliśmy nawet powyżej 3000 i ten pelet faktycznie w owym czasie był no, zdecydowanie droższy niż pierwotnie. To było kilkaset procent podwyżki i być może w roku obecnym ta sytuacja z tymi dopłatami była no, taka bardziej logiczna z punktu widzenia tych mieszkańców, którzy w tej chwili szukają pomocy wszędzie, bo prawda jest taka, że czy to u pani przewodniczącej Kurpy, czy kierują też jakby zapytania do mnie, to faktycznie kilka dni temu podniosła się bardzo szeroka dyskusja, jeżeli chodzi o mieszkańców przytoczonych przez panią przewodniczącą i tych, o których ja powiedziałem również z tej ulicy Zielonej 40, ponieważ państwo, no, nie wiedząc czemu ta cena jednostkowa peletu spadła w sposób zdecydowany, dostali mimo tych podwyżek, które były zastosowane w roku ubiegłym, no bardzo duże dopłaty. Ja mam akurat kilka dopłat przesłanych na drogą SMS-ową czy na Messengerze, które przewyższają kwotę 5000 zł i po prostu tych ludzi definitywnie nie stać na to, żeby dokonali przed świętami, czy w ogóle dokonali tego typu dopłat. I w sposób taki bardzo rozsądny przepracowaliśmy w dniu wczorajszym z mieszkańcami kwestie tych nurtujących pytań, które są stawiane wśród najemców. I proszę państwa, w dniu dzisiejszym skierowałem odpowiednie pismo, które zamieściłem na swoich social mediach, które było poparte kilkudziesięcioma podpisami mieszkańców czy najemców z powyższych bloków. Ja może postaram się przeczytać tylko te podstawowe pytania, które nurtują mieszkańców, ponieważ chcielibyśmy poznać jakby te odpowiedzi na te pytania, ale również chcielibyśmy poznać, jakie miasto może nieść rozwiązanie czy pomoc i wsparcie, jeżeli chodzi o tych mieszkańców. I muszę powiedzieć panu prezydentowi, że faktycznie jutro o godzinie 17 jest spotkanie z mieszkańcami Radziwia w szkole i myślę, że to będzie podstawowy temat i warto by było no, po prostu pójść do tych mieszkańców z jakąś gotową propozycją rozwiązania tego problemu, bo ten problem jest duży. Wspólnie postawiliśmy takie pytania i ja pozwólcie państwo, że te pytania odczytam, bo być może już na tej sali rozwiążemy kilka tych spornych kwestii. Pragnę powiedzieć, że te pytania i odpowiedzi na te pytania mam nadzieję otrzymać z Zarządu Budynków Komunalnych, bo są skierowane do ZBK-u, który odpowiada za zaistniałą sytuację. Po pierwsze, jakie parametry zastosował ZBK do skalkulowania zaliczki na ciepło w roku 2023 oraz dlaczego zgodnie z dostarczonymi rozliczeniami stawka zaliczki okazała się niewystarczająca na pokrycie kosztów związanych z ogrzewaniem budynków? Drugie bardzo ważne pytania z punktu widzenia mieszkańców. O wysokości zużycia ciepła w latach 2019-2023 z podziałem na budynki poprosimy ze względu na niejednoznaczną sytuację na budynku Popłacińska 42 i Popłacińska 42A. Poprosimy o informację o kosztach ogrzewania budynków od 2019 roku z podziałem na lata wraz z informacją, jak kształtowało się rozliczenia ciepła na budynkach dla każdego roku oddzielnie oczywiście w rozbiciu na koszty i naliczenia. Oraz ostatnie pytanie bardzo interesujące mieszkańców. W zasadzie tak jak powiedziałem, nie tylko tych dwóch budynków, ale również budynku przy ulicy Zielonej 40, to o wysokości stawki za podgrzanie 1 m3 WOT-y w latach oczywiście od 2019-2023, bo po pierwsze uważam, że należy się wytłumaczenie tym mieszkańcom tego, no, w jaki sposób ta sytuacja w tej chwili zaistniała. Po drugie, naprawdę jest to ciężka, bardzo ciężka finansowo tematyka dla mieszkańców, bo ja to powiedziałem chyba rok temu, z tego co sobie przypominam, że czynsz w tych budynkach łącznie z tymi kwotami dopłat równa się takiemu niezłemu apartamentowi z widokiem na morze. Więc stąd jakby rozczarowanie ludzi, no i prośba o wsparcie. A chcę jakby delikatnie i merytorycznie to podkreślić z punktu widzenia tego, że w moim przekonaniu i nie tylko moim, na jutrzejszym spotkaniu z prezydentem miasta Płocka będzie to dominujący temat, ponieważ inne tematy, które planowaliśmy przez ostatnie 10 lat, uważam, że szły bardzo sprawnie i z komfortem dla mieszkańców. Natomiast ten temat na bieżąco jutro myślę, że będzie dominujący i warto, podkreślam, pomóc tym mieszkańcom, ponieważ zwyczajnie nie stać ich na te dopłaty, a ja naprawdę dostawałem takie SMS-y czy tam maile
czy informacje na Messengerze z kwotami przewyższającymi 5000 zł za dopłaty, mimo tego, jakie były naliczone podwyżki w roku poprzednim. Bardzo proszę naprawdę o rozstrzygnięcie tego sporu jeszcze przed dniem jutrzejszym, bo tego oczekują mieszkańcy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Leszek Brzeski, a ja, ponieważ padło bardzo wiele precyzyjnych, szczegółowych pytań, to myślę, że tym bardziej zasadne będzie, Szanowni Państwo, żebyśmy tym, którzy będą odpowiadać na te pytania, dać troszkę czasu i może jednak moja sugestia jest taka, żebyśmy tematy niezwiązane bezpośrednio z tymi dwoma drukami przenieśli do spraw różnych, przynajmniej wówczas niech padną odpowiedzi jak najbardziej konkretne. Pan prezydent Piotr Dyśkiewicz, proszę bardzo. Tak, dziękuję bardzo. Ja oczywiście w sprawie, która była poruszona przez panią przewodniczącą i przez pana radnego Tomasza Kominka. Proszę państwa, dobra informacja jest taka, że w tym roku będzie wykonana ta inwestycja, która pozwoli na podłączenie tego bloku do gazu i tutaj środki na ten, na wykonanie tej inwestycji są zabezpieczone i to będzie zrobione. Natomiast jeżeli chodzi o te kwestie, które zostały poruszone w państwa pytaniach, bo pani radna złożyła, dzisiaj trafiła do mnie interpelacja i też te pismo, o którym mówił pan Tomasz Kominek, które wpłynęło do ZBK. Rzeczywiście ZBK zajmuje się rozliczeniami tych wszystkich kosztów. To zostanie przekazane i oczekujemy już na szczegółowe wyjaśnienia ze strony ZBK. Jeżeli je otrzymamy, to wracamy do tematu i wyjaśniamy. Natomiast jeżeli będzie taka potrzeba, oczywiście jeżeli chodzi o spotkanie z mieszkańcami oddzielne po to, żeby wyjaśniać tą sprawę, to też takie spotkanie będziemy organizować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Leszek Brzeski, proszę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja mam króciutkie pytanie. Chodzi mi, panie prezydencie, panie skarbniku, o podwyżki dla administracji i obsługi w jednostkach oświatowych w Płocku. Nauczyciele, my jako nauczyciele otrzymaliśmy, natomiast obiecane podwyżki w wysokości 20% pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w jednostkach oświatowych, no chyba nie otrzymali. Podobnie takie. Czy no, rząd obiecał, że 20%, 30% dla nauczycieli będą podwyżki, natomiast dla sfery budżetowej 20%. No tak, takie informacje do mnie dochodzą. I czy od pracowników niepedagogicznych? I czy jest to prawda? Przewidywane? Czy są przewidywane te podwyżki? Jeżeli, to od kiedy? Nie wiem. Czy już zakończył pan radny? Tak, tak, dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę pan skarbnik Wojciech Ostrowski, proszę. Odpowiadając na pytanie pana radnego Krzysztofiaka, jeśli chodzi o subwencję oświatową i o podwyżki dla nauczycieli, subwencji oświatowej otrzymaliśmy 43 miliony. Do tego jeszcze był wzrost również dotacji przedszkolnej o 9 milionów, czyli około 52 milionów dodatkowych pieniędzy. Jeśli chodzi o podwyżki dla nauczycieli, to na poszczególne szkoły w tej chwili jest jakby wyliczane i pewnie dopiero na sesji kolejnej będziemy wprowadzać całą tą subwencję oświatową i tą dotację przedszkolną w rozdziale na poszczególne jednostki. Z takich wstępnych wyliczeń wychodzi nam, że na podwyżki dla nauczycieli ten koszt to jest około niecałych 40 milionów złotych, dla szkół publicznych, niepublicznych pewnie około 13, bo to jest mniej więcej 1/3 tego, co nasi nauczyciele. I do tego jest jeszcze to, co dzisiaj akurat wprowadzamy, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, to jest 2,4 miliona, więc z tych wyliczeń wychodzi, że jakieś 3, 3,5 miliona będziemy musieli dołożyć własnych środków. Także biorąc pod uwagę
historyczne, bez względu na to, kto rządził, żeby była też jasność, dopłaty, znaczy te zwiększenia subwencji, jest ona dość dobra z naszego punktu widzenia, ponieważ często zdarzały się, że po tych zwiększeniach musieliśmy dopłacać znacznie więcej niż tym razem. Drugie pytanie, jeśli chodzi o te place zabaw, to w międzyczasie się skontaktowałem z prezydentem Zielińskim, bo nie byłem pewien, jak to jest. Na dzisiejszej sesji mamy 170 tysięcy dokładane właśnie, żeby rozstrzygnąć przetarg na modernizację budynku miejskiego przedszkola numer 33, a przetargi na place zabaw będą pewnie gdzieś w maju, czerwcu. Chodzi o to, żeby te prace, które są na zewnątrz, nie kolidowały jedne z drugimi, jak wtedy będą, wyjdą z tej części zewnętrznej budynku robotnicy, to wtedy dopiero jakby będzie można wejść na place zabaw, stąd ten przetarg na te place zabaw będzie miał miejsce w przełom maja-czerwca. Jeśli chodzi o pytanie ostatnie, powiem prawdę, trudno mi je skomentować, bo ja nie słyszałem o żadnych podwyżkach dla administracji i obsługi. Ani od strony rządu, ani od strony prezydenta, ani od kogokolwiek innego. Z tego, co pan radny pewnie wie, a jeśli nie wie, to chętnie powiem. W ostatnich latach te podwyżki dla administracji i obsługi, tak jak dla wszystkich innych naszych jednostek, były dość znaczne. Same podwyżki z roku ubiegłego, od 1 października, to jest mniej więcej 16-17%. W ostatnich 3 latach podwyżki dla administracji i obsługi wyniosły około 50%. Dla nauczycieli około 20%, plus dodając te 30%, które dostali w tej chwili nauczyciele, nazwijmy to, że nauczyciele dzięki tym 30% dogonili podwyżki takie, jakie my mieliśmy w Płocku oczywiście, nie mówię we wszystkich samorządach, w naszych jednostkach organizacyjnych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ponownie pani radna Violeta Kulpa. Dziękuję bardzo. Chodzi mi o autopoprawkę, tą pierwszą. Jest tu zawarta informacja, że zdejmujemy bardzo dużą kwotę, bo 2 385 000 zagospodarowania terenu przy ulicy Czerwonych Kosynierów i jest wykreślenie z zapisu wykonanie robót budowlanych. Czyli jak rozumiem, budżet budżetem niedawno przyjęty, a państwo sobie wykreślacie wykonanie robót budowlanych i zatrzymujemy się na projekcie. To jest jedna kwestia. Proszę wyjaśnić, dlaczego, co się zmieniło. Przecież budżet był przyjmowany w grudniu. Dużo czasu nie minęło. Kolejna kwestia, no to oczywiście cieszymy się, że z drugiej strony jeden z wniosków, który składaliśmy jako Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości, czyli przebudowa ulic Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych, 8 Pułku Artylerii Lekkiej i Manerzowej, uzyskał w oczach prezydenta zasadność wprowadzenia 2 mln zł na realizację tego zadania. I jeszcze jedna kwestia w tych zmianach budżetowych. Jest oczywiście mowa o utworzeniu domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobietami w ciąży, z czego się oczywiście bardzo cieszymy, tylko zastanawia mnie jedno, bo jest wskazana lokalizacja na Misjonarskiej 22. Po pierwsze zastanawiam się, gdzie państwo zamierzacie tam przebudować ten budynek, żeby stworzyć taką przestrzeń, bo tam jest mnóstwo organizacji, które są zlokalizowane w tym budynku i jest chyba ciasno. Tak rozumiem, bo bywam czasami tam i wiem, jakie są warunki lokalowe. Natomiast chciałabym wiedzieć, ile miejsc państwo planujecie tam zorganizować dla kobiet. Dziękuję. Dziękuję. I pan skarbnik Wojciech Ostrowski, proszę. No, ostatnie pytanie poproszę o taką merytoryczną odpowiedź, bo powiem prawdę, że nie wiem. Za chwilę pewnie pani dyrektor Busz odpowie. Jeśli chodzi o Czerwonych Kosynierów, wynika to z faktu, że projektowanie kończymy w październiku tego roku i mówiłem o tym również na komisji w dniu wczorajszym.
Natomiast te pieniądze zostały przeniesione na rok 2025, więc jak skończymy tylko projektowanie w październiku, będzie ogłoszone postępowanie na budowę i w 2025 ten park powinien zostać zbudowany. Jeśli chodzi o Strzelecką, to nie są tylko 2 miliony na ten rok. Oczywiście 2 miliony na ten rok, tak jak pani radna mówi, ale jeszcze 3 miliony na rok 2025. Razem 5 milionów na ten pierwszy etap, bo to też nie jest na całość. To na pierwsze dwa etapy. Trzeci etap pewnie będzie w kolejnych latach, ale to jest uzależnione od inwestycji również w ulicę Wyszogrodzką, w ten odcinek od Kilińskiego do Spółdzielczej. Dowiem się i za chwilę pani odpowiem, dobrze? Dziękuję bardzo panie skarbniku. Czy pani radna chciała jeszcze raz zabrać głos? Rozumiem, to pytanie już padło, dobrze. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze w tych... Wiem, ale pytam, czy jeszcze ktoś... Pan prezydent, proszę bardzo. 10 miejsc. 10 miejsc to wynika także z faktu istnienia tylu łazienek, ile tam jest po prostu i w tym momencie na te 10 miejsc będziemy mieli możliwość zorganizowania tego domu. Generalnie takie są możliwości. Jeśli będzie potrzeba większej ilości, to będziemy wtedy reagować, jeśli chodzi o większą ilość. Na ten moment mówimy o 10 miejscach. Dziękuję panie prezydencie. Czy jeszcze jakieś pytania ze strony państwa radnych? Raz jeszcze pani przewodnicząca, proszę. Znaczy, jestem zwolennikiem, że jeśli coś robimy, to róbmy to raz a porządnie, na lata, a nie róbmy coś na zasadzie bypassu. Ja rozumiem, że jest słuszna, ważna, tylko wiem też, jak dużo znajduje się kobiet w podobnej sytuacji, chociażby u sióstr na Białej. I wiem, jaka jest skala tego zapotrzebowania. Ja wiem, że być może u sióstr na Białej nie są tylko i wyłącznie kobiety z Płocka, bo prawdopodobnie dotyczy ten problem kobiet z całego obszaru powiatu płockiego i gmin ościennych. Natomiast ja chciałam zdiagnozować problem, zapotrzebowanie, a nie robić tylko coś na zasadzie dołożymy to do misjonarskiej 22. No tak sobie bym to wyobrażała. Znalezienie obiektu, bądź który mógłby zostać odrestaurowany, wyremontowany, tak jak dla stowarzyszenia Teen Challenge, jak dobrze pamiętam, też ten budynek został wyremontowany na Kościuszki, mówię o tej kamienicy. I oni tam funkcjonują i dobrze, że robią też kawał dobrej roboty, mówiąc tak kolokwialnie, dla osób bezdomnych i osób, które wymagają wsparcia. Natomiast się zastanawiałam, czy nie powinniśmy w takich sytuacji, kiedy, no, jak mniemam, jest większe zapotrzebowanie niż te 10 miejsc, tak przypuszczam, tak, to jest moje przypuszczenie, biorąc pod uwagę, jak wielokrotnie zderzam się z tym problemem, szukając takich miejsc właśnie dla tych kobiet, chociażby u sióstr. I pytanie, czy państwo w ogóle rozważaliście jakąś inną lokalizację, żeby tego nie doklejać w tym miejscu tak na siłę trochę, czy nie rozważaliście jakiejś innej lokalizacji, gdzie ta przestrzeń byłaby możliwa nawet, nie wiem, do modyfikacji, zmieniania, rozbudowywania, tworzenia, nie wiem, jakiejś świetlicy, innych przestrzeni, które byłyby konieczne przy organizacji tego typu przestrzeni dla właśnie dzieci, dla matek z dziećmi. Dziękuję. Dziękuję. Pan prezydent Andrzej Nowakowski, proszę. Pani radna, cieszę się, że pani radna docenia te działania, które podejmujemy, także współpracując chociażby z innymi organizacjami, przykładem Teen Challenge. Dziękuję za wszelkie sugestie. Tutaj pani dyrektor Agnieszka Busz mówi, że monitorujemy sytuację. Te 10 miejsc jest na ten moment optymalnym rozwiązaniem. Nic nie doklejamy, tylko umożliwiamy rozwój tej przestrzeni, która dzisiaj także służy samotnym matkom z dziećmi. Natomiast nie wiem, jakie informacje pani radna posiada w kontekście sióstr na Białej, ale muszę pani radnej powiedzieć, że od ponad 2 lat przybywają tam
przede wszystkim kobiety i dzieci z Ukrainy. Też dlatego, że ten dom wcześniej stał już po prostu pusty. Bardzo proszę, żeby pani radna zweryfikowała swoje informacje. Mamy na bieżąco informacje. Może to potwierdzić pan dyrektor MOPS-u, który razem zresztą z dyrektorem Sitarskim koordynuje te działania. I od ponad 2 lat współpracujemy z siostrami bardzo blisko, natomiast tam przebywają w tym momencie kobiety i dzieci rzeczywiście z ogarniętą wojną Ukrainę. Jest to jeden z tych ośrodków, które wspólnie w porozumieniu z wojewodą udostępniamy właśnie uchodźcom. Tak zrobiliśmy, takie porozumienie podpisaliśmy też dlatego, ponieważ tam po prostu był cały wolny dom do dyspozycji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. I jeszcze pani przewodnicząca Daria Domosławska, proszę. Ja pozostając w tym temacie, chciałam jeszcze poprosić o doprecyzowanie, ponieważ pod adresem Misjonarska 22 mają również swoją siedzibę inne organizacje świadczące działania pomocowe, między innymi transporty żywności. Wiąże się to oczywiście z koniecznością korzystania zarówno z parkingu, z magazynu. Chciałam się dowiedzieć, jaki będzie zakres prac, dokładnie obszar przebudowy tego domu właśnie dla matek z dziećmi. Czy to zostanie zawężone tylko i wyłącznie do części, gdzie znajduje się obecnie sala konferencyjna i miała swoją siedzibę główno dowodząca część organizacji pozarządowych, czy zostanie to rozszerzone między innymi na teren, gdzie znajduje się siedziba Polskiego Czerwonego Krzyża, Dzieci Wojny i innych stowarzyszeń po stronie lewej na ulicy Misjonarskiej 22. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan prezydent, proszę. Jeśli chodzi o Polski Czerwony Krzyż i o inne organizacje, które tam funkcjonują, pozostają bez żadnych zmian. To dotyczy tylko tych wolnych przestrzeni. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń w zakresie tych 2 punktów. Zatem przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 3. Projekt uchwały na druku numer 1111. I tutaj pozwólcie państwo, że połączę punkt 1111, czyli punkt 3 i punkt 4, druk 1112. Punkt 3 to jest odwołanie, projekt uchwały w sprawie odwołania opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Płocka. Punkt 4 projekt uchwały o wyborze nowego opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Płocka. Od razu niezorientowanych uspokoję, tu się nic drastycznego nie wydarzyło. Po prostu kwestia zakresu obowiązków urzędników, którzy się do tej pory zajmowali bądź będą zajmowali tym obszarem. Oczywiście za zgodą, że tak powiem, czy opieką, opinią pozytywną Młodzieżowej Rady Miasta Płocka, gdyż to właśnie państwa z Młodzieżowej Rady bezpośrednio będzie dotyczyło. Przypomnę, iż opieką to jest taki zwornik pomiędzy nami i Urzędem Miasta, panem prezydentem, a Młodzieżową Radą Miasta Płocka. Czy w kontekście tych 2 projektów uchwał ktoś miałby jakieś pytania? Przeszły one przez komisję bez żadnych uwag. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 5 projekt uchwały na druku numer 1113 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na terenie gminy miasto Płock za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach. Czy do tego punktu są potrzebne jakieś dodatkowe wyjaśnienia poza tymi, które padały na komisjach? Nie widzę, dziękuję. Punkt 6 projekt uchwały na druku numer 1114 o długim tytule, który teraz odczytam, a mianowicie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy miasto Płock do partnerstwa oraz realizacji projektu konkursowego pod nazwą Involvim, wolontariat i wsparcie dla pracujących osób z zagranicy, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa 2021-2027. Czy do tego punktu są potrzebne jakieś dodatkowe wyjaśnienia bądź są jakieś pytania? Nie widzę. Zatem punkt 7 projekt uchwały na druku numer 1115
projekt uchwały w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenie na nie środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na rok 2024. Czy są jakieś pytania do tego projektu? Nie widzę, dziękuję. Punkt 8 projekt uchwały na druku numer 1116 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Płocku. Czy tutaj są jakieś wyjaśnienia niezbędne? Nie widzę, dziękuję. Punkt 9 projekt uchwały na druku numer 1117 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2023 rok. Czy tutaj jakieś pytania dodatkowe ze strony Państwa radnych? Nie widzę, dziękuję. Kolejny punkt 10 projekt uchwały na druku numer 1118 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2023 rok. Czy tutaj jakieś pytania dodatkowe? Nie widzę, dziękuję. Kolejny punkt 11 projekt uchwały na druku numer 1119 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy miasto Płock położonej w Płocku obręb 8. I tutaj będzie autopoprawka. Proszę bardzo, panie mecenasie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, wyłącznie tylko techniczna. W podstawie prawnej dwukrotnie powtarza się fraza na podstawie, więc oczywiście tylko no nie jest to potrzebne, więc proszę o uwzględnienie tej zmiany. Dziękuję. Dziękujemy. Oczywiście autopoprawka jak najbardziej na miejscu. Do tego punktu zgłasza się pani przewodnicząca Violetta Kulpa. Proszę. Znaczy nie ma nic oczywiście o tym 70 metrom kwadratowym, czy już nie wiem ile tam jest, to chodzi o, chyba o plac zabaw, tylko jakbym miała ustalić, gdzie jest lokalizacja, bo jest tylko obręb numer 8, to kompletnie nie wiem, gdzie to jest, bo nie ma żadnej ulicy, niczego na tej mapce, która została nam przedstawiona i powiem szczerze, że nawet nie jestem w stanie, gdyby mi się ktoś zapytał, gdzie jest ta działeczka. Jeżeli jest taka możliwość, to przynajmniej teraz prosiłbym o doprecyzowanie i to zgadza się. Ja mówiąc szczerze, też na tej mapce szukałem nazwy ulicy i nie znalazłem. Chyba z tych wszystkich mapek, które dzisiaj mamy, ta jedna nie ma zaznaczonej ulicy. Pan dyrektor, proszę bardzo, jeżeli pan prezydent wyrazi zgodę oczywiście, bo taka jest procedura. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja bardzo przepraszam, bo państwo tą mapkę, którą macie, ona jest w takiej wersji faktycznie rozmytej i jest to niewidoczne. Ulica 11 listopada między rondem przy tam na wysokości przed Jagiellonką a ulicą Jachowicza. To jest ten łącznik i tam jest, mówimy o tym fragmencie. Natomiast tam na oryginale, z tego co się orientuję, to ta mapka jest wyraźna i tam nawet jest nazwa ulicy. Także tu przepraszam za to, że to tak wyszło. Dziękujemy. Czy ktoś z państwa jeszcze jakieś pytania ma do tego projektu, do projektu uchwały? Nie widzę. Zatem przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 12 projektu uchwały na druku numer 1120. W sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy miasto Płock położonej w Płocku przy ulicy Koblińskiego Słodowa obręb 4. Czy tutaj są potrzebne jakieś dodatkowe wyjaśnienia? Nie widzę, dziękuję. Kolejny punkt 13. Projekt uchwały na druku numer 1121 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu oraz na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości stanowiącej własność gminy miasto Płock oznaczonej numerem 302 o powierzchni 506 metrów kwadratowych położonej w Płocku przy ulicy Kredytowej. Czy tutaj jakieś pytania dodatkowe? Nie widzę, dziękuję. Kolejny punkt, punkt 14 projekt uchwały na druku numer 1122. W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej i położonej w Płocku przy ulicy Tadeusza Gajcego 7 w obrębie 7 działki oznaczonej numerem ewidencyjnym działek 364/2, 364/3, 364/4. Jest zgłoszenie. Pani radna Violetta Kulpa, proszę bardzo.
Ja mam pytanko, ponieważ w tym budynku mieściła się poradnia psychologiczno-pedagogiczna numer 1 i generalnie państwo przeznaczacie do potencjalnego nabycia przez kogoś przetargu w postępowaniu przetargowym gruntu wraz z budynkiem, bo działka jest zabudowana. W związku z tym chciałabym się zapytać, po pierwsze, jaka tam jest powierzchnia tego budynku, jak wygląda jego stan techniczny i czy rzeczywiście powinniśmy pozbywać się tego budynku. No nie chciałabym, żeby tu za chwilkę, nie wiem, powstał jakiś kolejny blok, zabudowa wielorodzinna, bo wszyscy wiemy o tym, jak wygląda ruch na ulicy Gajcego i jak jest tam ciasno. Natomiast bardziej myślałabym, czy państwo konsultowaliście to w ogóle, bo ja nie słyszałam o tym, żeby była dyskusja na Radzie Osiedla Kochanowskiego, żebyśmy rozmawiali na temat ewentualnie przeznaczenia na inny cel tego budynku, nie wiem, jakąś świetlicę, no cokolwiek, są też różne potrzeby na terenie osiedla, natomiast ja nie słyszałam w ogóle wcześniej informacji, sygnału z państwa strony, że zamierzacie pozbyć się tego budynku i działki. A to jest no, dosyć ciekawa lokalizacja pod kątem tego, że można byłoby rzeczywiście zagospodarować tą przestrzeń na użyteczność publiczną, która mogłaby służyć mieszkańcom tego osiedla. I wolałabym, szczerze mówiąc, żeby najpierw to skonsultować, porozmawiać o tym spokojnie, a nie tak po prostu wrzucać sobie na sprzedaż tylko i wyłącznie. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania do tego punktu? Nie widzę. Widzę, że trwa konsultacja z panem dyrektorem. Zapewne za chwilkę się dowiemy. Proszę bardzo, panie dyrektorze. Czy ktoś inny nam udzieli odpowiedzi? Pan prezydent, proszę. Ja bym poprosił panią dyrektor Pomianowską. Proszę bardzo, pani dyrektor. Dzień dobry bardzo. Szanowni państwo, jeżeli chodzi o powierzchnię użytkową budynku, to jest 294 m². Natomiast ja nie umiem odpowiedzieć na pytanie, czy było to konsultowane z mieszkańcami osiedla. To później, w terminie późniejszym udzielimy odpowiedzi na to. Znaczy głosowanie, no to pani radna będzie przeciw na przykład. Pani dyrektor, a ja od razu też jeszcze dopytam, czy ja dobrze pamiętam, że ten budynek, który jest zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie, to jest budynek, no, można powiedzieć, wielokondygnacyjny. Ile tam jest kondygnacji? Ale chyba około 80, tak? Tak, to jest. Więc ja się też zastanawiam, bo tu chyba w uzasadnieniu mamy zapisane, że my go mamy, że przeznaczenie na obszarze jest zabudowa wielorodzinna mieszkaniowa. Chyba tak jest przeznaczenie tam w planie. Jest studium, planu miejscowego nie ma, ale studium. Jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. I czy państwo wyobrażacie sobie, że tam powstaje kolejny budynek wysoki w sytuacji, gdy tak blisko jest właśnie budynek, no, 8 czy 10 kondygnacyjny? Mi się wydaje, że to jest w ogóle niemożliwe z punktu widzenia zachowania, no, chociażby nasłonecznienia i tak dalej, tego typu. Czy analizowaliście to państwo? Nie, nie analizowaliśmy. Nie mamy decyzji o warunkach zabudowy. Nie możemy wykluczyć, że może tam powstać również taka zabudowa. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan, jeszcze są pytania. Pan radny Łukasz Chrobot, proszę bardzo. Skoro nie mamy jakichkolwiek dokumentacji, pani dyrektor, czy jakichś przedstawionych konkretów, to tak naprawdę my też jako radni z tego okręgu w ogóle nie dostaliśmy jakiejkolwiek informacji. Postawimy kolejny blok 8-10 kondygnacji. Obok mamy dość prężną firmę od bardzo długich lat, jeżeli chodzi o sprzedaż zabawek gumiś. Nie ma jakiegokolwiek miejsca parkingowego, kiedykolwiek się tam podjedzie. Jak wy sobie to wyobrażacie w ogóle, żeby postawić blok, kolejny blok? Walczymy o zazielenie, nie o drzewa, o wszystko. Postawimy bloki, za chwilę ludzie będą się kłócić o miejsca parkingowe i miasto będzie kolejny raz miało z tym problem. My sprzedajemy nieruchomość, nie sprzedajemy produktu, nie, jak gdyby nie gwarantujemy, że tam powstanie blok. Nie mamy pewności, dlatego że zależy od tego, kto kupi tę nieruchomość. To może kupić ktoś, kto budynek aktualnie istniejący zmodernizuje i zabudowa pozostanie taka, jak jest. Może kupić ktoś, kto będzie wystąpił o decyzję o warunkach zabudowy i wtedy powstanie inna zabudowa. My sprzedajemy nieruchomość. Produkt taki, jaki jest teraz dostępny na rynku, ze studium, bez planu miejscowego.
Natomiast co tam powstanie, zależy od tego, kto zawnioskuje i jaki przedstawi projekt zagospodarowania. Rozumiem, ale my chcemy na ten temat dyskutować, a nie dostaliśmy jakiejkolwiek informacji wcześniej. A no. Dzisiaj mamy zatwierdzić to, czy sprzedamy tą nieruchomość, czy nie sprzedamy jej. No, szanowni Państwo, no, z reguły jest taka formuła postępowania, że przedstawiamy uchwałę Rady i no, na sesji jest dyskusja na ten temat, czy sprzedajemy, czy też nie. Natomiast jeżeli Państwo sobie życzycie, aby wycofać uchwałę i Pan Prezydent się zgodzi na wycofanie uchwały. Jasne, rozumiemy. Oczywiście nie jest to decyzja pani dyrektor, więc dziękujemy pani dyrektor. W razie czego proszę jeszcze bliziutko usiąść, bo być może będą kolejne pytania. Natomiast, szanowni państwo, ja mam tylko pretensje do siebie, ale i do państwa, że nie zadawaliśmy tych pytań na komisji. Bo mogliśmy to robić i myślę, że być może bylibyśmy już dzisiaj zasobniejsi o odpowiedzi. Natomiast ja też, mówiąc szczerze, mam dzisiaj dużą wątpliwość, bo chciałbym zobaczyć to, zmierzyć to wysokościowo, odległościowo, pewne parametry znać. Nie ukrywam, że pewien dyskomfort też mam. Są jeszcze zgłoszenia. Proszę bardzo, pani radna Violeta Kulpa. A czy panie przewodniczący, ja nie bez kozery zadałam to pytanie, ponieważ wiem, jak wygląda sytuacja na ulicy Gajcewo w kontekście parkowania, w kontekście zabudowy gęstej. Tam są pomieszane domki jednorodzinne z zabudową wielorodzinną i teraz wpisywanie w tą przestrzeń tego budynku wielorodzinnego w moim przekonaniu będzie znacznie zakłócała tą spokój, ciszę, przestrzeń, która tam jest. Bo i tak jest ciężko w tej chwili. Żeby nie stawiać niektórych państwa w trudnej sytuacji w kontekście głosowania, w takim razie zdecydujmy, że zdejmiemy ten, i to jest mój wniosek formalny, zdejmujemy z punktu 14 projekt uchwały na druku 1122 i wróćmy do dyskusji, ale chciałabym, żeby ta dyskusja była szersza, gdzie wreszcie się włącza w to również Radę Osiedla, potrzeby mieszkańców, które również tam są sygnalizowane, bo wielokrotnie Rada Osiedla też mówiła o różnych potrzebach, które występują na tym osiedlu, bo tak naprawdę nie ma tam przestrzeni dla osób starszych zorganizowanej poza spółdzielniami. W związku z tym to też jest płaszczyzna do rozmów w tym zakresie, żeby zagospodarować ten budynek na inne cele, a nie tylko i wyłącznie sprzedawać. Sprzedać możemy tylko raz. Dziękuję. Tu akurat wszyscy radni mówimy, wydaje mi się, jednym głosem, więc co do tego nie ma żadnej wątpliwości, ale pan prezydent jeszcze chciał coś powiedzieć, proszę bardzo. Chciałem powiedzieć, że za chwilę będzie prezydent Zieliński i odpowie na wszystkie państwa pytania. Więc jeżeli jest to możliwe, my będziemy mogli ten wniosek przegłosować pani radna i później, natomiast z dyskusji wynika, że chyba nie będziemy mieć żadnych problemów i bynajmniej nie stawia nas pani radna przed żadnymi dziwnymi dylematami. Można pewne rozstrzygnięcia zrobić, jeżeli one są dobre, miesiąc, dwa miesiące później, ale musimy wiedzieć, że one są dobre. Pan radny Łukasz Chrobot jeszcze był tutaj zgłoszony do dyskusji, ale rozumie, że ona w chwili obecnej jest już bezprzedmiotowa. Działa, tylko trzeba nacisnąć. Na tablecie trzeba nacisnąć. Dobrze. No, ktoś tam pewnie długą ręką zza pana pleców przycisnął jakiś przycisk. Dobra, dziękuję bardzo. Wrócimy do tej dyskusji jeszcze później w takim razie. Przed nami punkt kolejny, a tu gdy będziemy mieć jakieś większe wyjaśnienia, to oczywiście proszę o zasygnalizowanie. Przed nami punkt 15, projekt uchwały na druku numer 1123 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. Czy do tego projektu uchwały ktoś z państwa ma jakieś pytania? Nie widzę. Kolejny punkt 16, projekt uchwały na druku numer 1124 w sprawie przyznania dotacji na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich przy nieruchomościach położonych na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji. Czy tutaj jakieś dodatkowe pytania? Nie widzę. Kolejny punkt 17, projekt uchwały na druku numer 1126 w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez gminę miasto Płock projektu pod nazwą Kompleksowe wsparcie, dajcie oparcie, współfinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.
Czy tutaj są niezbędne jakieś dodatkowe wyjaśnienia? Nie widzę. Kolejny punkt 18, projekt uchwały na druku numer 1125 w sprawie skargi z dnia 9 lutego 2024 roku na bezczynność prezydenta miasta Płocka. Czy tutaj są jakieś pytania? Nie widzę, dziękuję. I ostatni punkt wprowadzony dzisiaj do porządku obrad, czyli druk numer 1129. Odczytam tytuł, projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 375/21/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania Płockiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu zmienionej uchwałą nr 88/5/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2019 roku oraz uchwałą nr 507/30/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 29 kwietnia 2021 roku. Czy do tego projektu dzisiaj wprowadzonego do porządku obrad jakieś pytania ze strony państwa radnych? Nie widzę, dziękuję. Zatem dobrnęliśmy prawie do końca etapu pierwszego. Zostaje nam tylko jeszcze jakaś informacja dodatkowa, o którą radni zabiegali w punkcie 14, czyli w druku numer 1122. Czy jakąś przerwę zrobimy w tym temacie, panie prezydencie? Jest potrzebna? Nie? Ja myślę, że tak. Jaką informację? Projekt uchwały dotyczący druku nr 1122 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ulicy Tadeusza Gajcego. Tu padały pytania i wątpliwości dotyczące ewentualnego parametru budynku, który mógłby tam powstać i ewentualnego przeznaczenia tego terenu na inne cele niż zabudowa wielorodzinna. I jest wniosek formalny o zdjęcie tego punktu z porządku obrad. To dobrze. W takim razie 15-minutową przerwę ogłaszam, szanowni państwo.
Proszę wszystkich Państwa o zajęcie miejsc. Jeszcze tam pan radny z tyłu. Tak, tak, tak. Ale tak i tak musimy niestety przegłosować. Tak, ale że. Ale niech... Pan radny Leszek Latarski jeszcze zaproszony do swojego miejsca. Wszyscy chyba już jesteśmy. Czy wszyscy są już? Ktoś oddaje się szkodliwemu nałogowi podobno. Nie wiem, ale zaraz się dowiemy, kogo zobaczymy. To jeszcze minutkę, już podobno SMS wzywa tą osobę. Tak jeszcze nieformalnie, Szanowni Państwo, ja sygnalizuję, bo wszyscy jesteśmy przygotowani, że to jest ostatnia sesja, a zgodnie z prawem jeszcze teoretycznie może się coś wydarzyć. Zresztą pamiętam, że chyba mieliśmy 5 lat temu taką sytuację, że też mieliśmy już chyba tak. Tak, tak, więc teoretycznie. Dobrze, chyba jesteśmy wszyscy, zatem wznawiam obrady po przerwie i pan prezydent chciał zabrać głos, proszę bardzo. Panie prezydencie, tylko prosiłbym o wciśnięcie, proszę. Szanowni Państwo, przychylając się do głosów Państwa radnych i wątpliwości, które wyrażali Państwo, bardzo proszę o zdjęcie z porządku obrad druku numer 1122 z punktu 14, czyli tej sprzedaży na drodze przetargu nieograniczonego zabudowanej nieruchomości położonej przy ulicy Tadeusza Gajcego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, ale formalnie musimy to przegłosować. Zatem proszę o pulpit do głosowania dotyczący zdjęcia z porządku obrad punktu numer 14 projektu uchwały na druku numer 1122. Gdy będą pulpity do głosowania gotowe, proszę Państwa radnych o zagłosowanie. Głosujemy z wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu numer 14. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania. Jednogłośnie zdjęliśmy ten punkt z porządku obrad. Dziękuję Państwu bardzo. Natomiast prośba do Państwa na przyszłość. Zadawajmy te pytania, które zadawaliśmy teraz na komisjach. Ja sam do siebie też mam o to pretensje. Szanowni Państwo, teraz etap drugi, czyli głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał. Tradycyjnie, jeśli Państwo pozwolicie, będę czytał tylko numer punktów i numer druków. Punkt pierwszy, druk numer 1127 z autopoprawką. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały pomieszczony na druku numer 1127 z autopoprawką. Proszę o zagłosowanie. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania. 14 na tak, przy 8 wstrzymujących. Uchwała została przyjęta. Punkt drugi, druk 1128 z autopoprawkami. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały pomieszczony na druku numer 1128 z autopoprawkami. Proszę o zagłosowanie. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania. 14 na tak, przy 8 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Punkt trzeci, druk 1111. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały pomieszczony na druku numer 1111. Proszę o zagłosowanie. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania na mój pulpit. 22 na tak. Uchwała podjęta jednogłośnie.
Punkt 4, druk 1112. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały pomieszczony na druku numer 1112. Proszę o zagłosowanie. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania. 22 na tak. Uchwała podjęta jednogłośnie. Punkt 5, druk 1113. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały pomieszczony na druku numer 1113. Proszę o zagłosowanie. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania. 22 na tak. Uchwała podjęta jednogłośnie. Punkt 6, druk numer 1114. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały pomieszczony na druku numer 1114. Proszę o zagłosowanie. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania. 16 na tak, przy 6 wstrzymujących. Uchwała została przyjęta. Punkt 7, druk 1115. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały pomieszczony na druku numer 1115. Proszę o zagłosowanie. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania. 22 na tak. Uchwała podjęta jednogłośnie. Punkt 8, druk 1116. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały pomieszczony na druku numer 1116. Proszę o zagłosowanie. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania. 22 na tak. Uchwała podjęta jednogłośnie. Punkt 9, druk 1117. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały pomieszczony na druku numer 1117. Proszę o zagłosowanie. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania. 22 na tak. Uchwała podjęta jednogłośnie. Punkt 10, druk 1118. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały pomieszczony na druku numer 1118. Proszę o zagłosowanie. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania. 22 na tak. Uchwała podjęta jednogłośnie. Punkt 11, projekt uchwały na druku numer 1119 z autopoprawką. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały pomieszczony na druku numer 1119 z autopoprawką. Proszę o zagłosowanie. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania. 22 na tak. Uchwała podjęta jednogłośnie. Punkt 12, projekt uchwały na druku numer 1120. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały pomieszczony na druku numer 1120. Proszę o zagłosowanie. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania. 22 na tak. Uchwała podjęta jednogłośnie. Punkt 13, druk 1121. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały pomieszczony na druku numer 1121. Proszę o zagłosowanie. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania. 22 na tak. Uchwała podjęta jednogłośnie. Punkt 15, druk 1123. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały pomieszczony na druku numer 1123. Proszę o zagłosowanie. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania. 22 na tak. Uchwała podjęta jednogłośnie. Punkt 16, druk 1124. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały pomieszczony na druku numer 1124. Proszę o zagłosowanie. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania. 22 na tak. Uchwała podjęta jednogłośnie. Punkt 17, druk 1126. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały pomieszczony na druku numer 1126. Proszę o zagłosowanie. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania. 22 na tak. Uchwała podjęta jednogłośnie. Punkt 18, druk 1125. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały pomieszczony na druku numer 1125. Proszę o zagłosowanie. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania. 22 na tak. Uchwała podjęta jednogłośnie.
I ostatni druk, punkt 19, druk 1129. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały pomieszczony na druku numer 1129. Proszę o zagłosowanie. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania. 19 na tak, przy 3 głosach wstrzymujących. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy, szanowni państwo, do punktu 12. Sprawozdanie prezydenta miasta Płocka z pracy między sesjami. Prosimy bardzo, panie prezydencie. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni mieszkańcy, chciałbym złożyć sprawozdanie prezydenta miasta Płocka oraz moich zastępców z prac pomiędzy sesjami Rady Miasta Płocka za okres od 1 marca do 26 marca. I tak w tym okresie między innymi spotkałem się z panią minister zdrowia, panią Izabelą Leszczyną. W tym spotkaniu towarzyszyła mi także pani przewodnicząca Komisji Zdrowia, pani Daria Domosławska, a rozmawialiśmy między innymi o możliwościach dofinansowania rozbudowy naszego szpitala przez ministerstwo. Wziąłem udział także w uroczystym otwarciu wystawy Płock Rama 79, spotkanie po latach w Płockiej Galerii Sztuki. Spotkałem się także z mieszkańcami osiedli Stare Miasto, Dworcowa, Wyszogrodzka, Podoszyce Północ, Zielony Jar. Tutaj bardzo dziękuję za współpracę i za obecność przede wszystkim wiceprezydentowi Arturowi Zielińskiemu oraz wszystkim dyrektorom i pracownikom urzędu, którzy razem ze mną odpowiadają na pytania mieszkańców i rozwiązujemy na bieżąco ich problemy. Wraz z wiceprezydentem Romanem Świątkowskim wziął udział też w spotkaniu podsumowującym kończącą się kadencję obecnej Płockiej Rady Seniorów, a także w koncercie przygotowanym z okazji Dnia Kobiet w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki. Byłem obecny na uroczystym rozpoczęciu konferencji harcerzy wodniaków Głównej Komendy ZHP w Płockiej Mediatece, a spotkanie to dotyczyło wymiany doświadczeń związanych z organizacją rejsów żeglarskich i nie tylko. Byłem obecny także na podsumowaniu rywalizacji Mazowieckiej Ligi Karate Tradycyjnego, które odbyło się w Szkole Podstawowej nr 18 w Płocku, dokąd przyjechali młodzi sportowcy z całego Mazowsza. Spotkałem się także z Młodzieżową Radą Miasta, która dzisiaj była tak bardzo obecna licznie na sesji Rady Miasta. Wziąłem także udział w spotkaniu z uczestnikami programu akceleracyjnego w Płockim Parku Przemysłowo-Technologicznym. Ten program nosi nazwę Park na Start. Byłem także obecny na podsumowaniu rywalizacji kickboxingu podczas Mistrzostw Polski. Tutaj towarzyszył mi pan radny Jacek Jasion, a także na finale Jungle Ninja European Championship w Orlen Arenie. Tutaj także zawody rangi Mistrzostwa Europy, które zostały po raz pierwszy rozegrane w Płocku. Wziąłem udział w uroczystych obchodach 30-lecia Zakładu Usług Miejskich Muniservice. Towarzyszył mi wiceprezydent Artur Zieliński, który na bieżąco współpracuje właśnie z Muniservicem przy realizacji wielu inwestycji. Wraz natomiast z wiceprezydentem Romanem Siemiątkowskim uczestniczyliśmy w uroczystych obchodach 100-lecia Zespołu Szkół Ekonomiczno-Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego w Płocku, które to uroczystości odbyły się właściwie no niestety kilka lat po stuleciu, ale to efekt pandemii przede wszystkim. Wraz z wiceprezydentem Romanem Świątkowskim spotkałem się także z wolontariuszami biorącymi udział w tegorocznej zbiórce na Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Płocku, a także wziąłem udział w pikniku rodzinnym pod nazwą Wielkanoc na Starówce zorganizowanym przez PLOT, Płocką Lokalną Organizację Turystyczną, gdzie towarzyszyła mi pani przewodnicząca Iwona Krajewska. Wspólnie z wiceprezydentem Świątkowskim wziąłem także udział w powitaniu wiosny przez Płocką Radę Seniorów. Tutaj zarówno seniorzy, jak i dzieci z harcerskiego zespołu pieśni i tańca Wisła, a także PLOT oraz Książnica Płocka w taki symboliczny sposób zainaugurowaliśmy, można powiedzieć, obchody roku drucha Wacława Milkę, który został ten rok wolą państwa radnych i uchwałą państwa radnych właśnie
takim mianem określony i będziemy w trakcie roku tego rodzaju uroczystości poświęcone także wspomnieniom Druha Wacława Miłka realizować. Byłem również obecny na konferencji z okazji 30-lecia Związku Gmin Regionu Płockiego, gdzie rozmawialiśmy o nowej energii dla gmin zachodniego Mazowsza. I w końcu byłem także obecny na uroczystym spektaklu z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru w Płockim Teatrze im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku, gdzie także w imieniu Państwa Radnych miałem okazję złożyć życzenia wszystkim aktorom oraz pracownikom naszego teatru właśnie z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. I podobnie jak moi zastępcy przyjmowałem interesantów. Mój zastępca Roman Siemiątkowski w tym okresie, poza wymienionymi wcześniej aktywnościami, uczestniczył w konferencji pod nazwą Kierunki Rozwoju Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, także w ceremonii otwarcia już 15. edycji Orlen Handball Mini Ligi, również w spotkaniach z dyrektorami płockich przedszkoli, szkół podstawowych oraz podstawowych w sprawie rozpoczęcia rekrutacji na nowy rok szkolny, a także w 15. finale Ogólnopolskiego Konkursu Mechanicznego w Zespole Szkół Technicznych. Wiceprezydent Piotr Dyśkiewicz w tym samym okresie m.in. uczestniczył w spotkaniu ze Stowarzyszeniem Zadrzewieni w sprawie Małej Rosicy, a także w spotkaniu z firmą Armak w sprawie 5-letniego raportu ze stacji pomiarów oraz rozbudowaniu niskokosztowych mierników na terenie miasta Płocka. Natomiast wiceprezydent Artur Zieliński m.in. uczestniczył online w spotkaniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie budowy drogi ekspresowej S10, a także w spotkaniu online z przedstawicielami samorządu Płocka i sąsiednich samorządów w temacie wdrożenia w obszarze funkcjonalnym planów zrównoważonej mobilności miejskiej oraz uczestniczył w rozmowach z mieszkańcami miasta Płocka na temat koniecznych napraw i ulepszeniach w życiu codziennym Płoczan, a także spotykał się z podmiotami zainteresowanymi współpracą z gminą miasto Płock. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Czy są pytania, szanowni państwo, do sprawozdania pana prezydenta? Nie widzę, zatem punkt 13 przed nami, sprawozdanie przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami. Drodzy państwo, tradycyjnie po poprzedniej sesji podpisywałem dosyć dużą stertę dokumentów. W dniach 15-17 marca brałem udział w 30. edycji Festiwalu Muzyki Jednogłosowej w Płockiej Katedrze. Wspaniały festiwal. Uważam, że to jest jedna z perełek, które się w naszym mieście odbywają. W dniu 24 marca uczestniczyłem w spacerze po Małej Rosicy. Spacer organizowali społecznicy ze Stowarzyszenia Zadrzewieni, Płock dla Drzew oraz Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Poza tym uczestniczyłem w komisjach merytorycznych, prowadziłem korespondencję w imieniu Rady Miasta Płocka, spotykałem się z mieszkańcami na ich prośbę, złożyłem interpelacje między sesjami, przygotowywałem dzisiejszą sesję. Dziękuję państwu wiceprzewodniczącym za pomoc i zaangażowanie. Jeżeli macie państwo jakieś pytania do tego sprawozdania, proszę bardzo. Nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu, punkt 14, interpelacje i zapytania radnych. Pan radny Marek Krzysztofiak, proszę. No niejako przekażę to pytanie, bo ja miałem takie pytanie z przedszkola 27. Czy są planowane ewentualnie jakieś zmiany, jeżeli chodzi o tą placówkę, to znaczy wygaszenie, zlikwidowanie tej placówki, bo z tego co mi powiedziano, tam nie ma już w tej chwili przyjęć do grupy trzychlatków. Czy są jakieś plany dotyczące tego przedszkola 27? Dziękuję bardzo. Pani radna Małgorzata Ogrodnik, proszę. Moja pierwsza interpelacja dotyczy posprzątania zanieczyszczeń za garażami znajdujących się na ulicy Na Skarpie, tutaj przy parkingu nowo wybudowanym. Tą kwestię poruszaliśmy między innymi na spotkaniu z panem prezydentem. Choinki zostały uprzątnięte, niestety sterta innych zanieczyszczeń jest w dalszym ciągu, leży i po prostu no nieładnie to wygląda i bym serdecznie prosiła o uprzątnięcie tego terenu. Moja druga interpelacja, również kwestia, która została poruszana na spotkaniu z panem prezydentem. Chodzi o skrzyżowanie o zbiegu ulicy Kazimierza Wielkiego, wjeżdżając w ulicę Jasną. Problem polega na tym, że niestety wjeżdżając z prawą stronę w ulicę Jasną jest tak małe rozwiązanie wjazdu w ulicę,
że niestety pojazdy, które wjeżdżają w tą ulicę, są zmuszone wjeżdżać na chodnik, jeżeli stoi na ulicy Jasnej pojazd, który chce wjechać w ulicę na Kazimierza Wielkiego. Bardzo bym prosiła, żeby ten problem został rozwiązany, bo niestety chodnik jest zbyt duży, a gardziel wyjeżdżająca ulicy w ulicę Kazimierza Wielkiego jest po prostu za mała. I tutaj może już możemy to w sprawach różnych mieć jako zapytanie, ale jeżeli już jestem przy głosie, bardzo mnie interesuje, bo otrzymam odpowiedź w sprawie słupa ogłoszeniowego POKiS-u, że środki finansowe nie zostały zabezpieczone na ten rok, tylko że ja interpelację pisałam 2 lata temu. Ja wiem, że teraz są jakieś tam ruchy robione, żeby ten słup ogłoszeniowy POKiS-u powstał. I bardzo proszę, żeby na koniec kadencji ten słup powstał, bo naprawdę 2 lata oczekiwania to jest sporo czasu. I mam serdeczną prośbę, żeby to zostało wykonane. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani radna Wioleta Kulpa, proszę. Dziękuję. Moje 3 sprawy to jest tak. Po pierwsze, panie prezydencie, czy była wykonywana jakaś ekspertyza stadionu, z której wynika, że stadion ma poważne wady? Czy przy odbiorze również stwierdzono wady stadionu? I takie zasadnicze pytanie, dlaczego stadionu nie odebrał powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Płocku, tylko sprawa została, czy rozumiem, że odmówił i sprawa trafiła do Warszawy i dopiero Warszawa rozpatrywała kwestie związane z odbiorem stadionu. Później druga kwestia to ta, którą nawiązywałam już wcześniej, chodzi o Słodową 2. Budynek, przy którym miasto planuje zlokalizować parking. Oczywiście to jest w dużej mierze prośba wynikająca ze strony mieszkańców w kontekście zabezpieczenia dodatkowych miejsc parkingowych z myślą oczywiście po oddaniu miodolanki do użytku i ewentualnym nasileniem się ruchu w tym zakresie osób, szczególnie z zewnątrz, które będą chciały zaparkować na tym osiedlu, szukając miejsca dojścia do miodolanki. I wyznaczono parking przy Słodowej 2. Natomiast mieszkańcy proszą o to, żeby ten parking, bo została już część opalikowana, żeby ten parking został wyznaczony wzdłuż ulicy Miodowej, taki trójkąt. To jest równolegle do ulicy Miodowej na wysokości tego przejścia dla pieszych, które jest zlokalizowane zaraz za łukiem jadąc od budowlanki. Tam też jest przestrzeń spora, natomiast nie chodzi o to, żeby tym mieszkańcom zabierać przestrzeń zieleni, którą mają wzdłuż budynku. Jedyne miejsce zielone za oknami, tak na dobrą sprawę, sąsiadujące z ośrodkiem szkolno-wychowawczym. Tam jest tylko i wyłącznie trawa i kilka drzew i to jest jedyna przestrzeń, gdzie ci mieszkańcy mogą z tego bloku wyjść, nie wiem, rozłożyć kocyk, móc spędzić trochę czasu z dziećmi. I tam miałam prośbę o to, którą wyrażaliśmy również wczoraj na spotkaniu i to też jest prośba do panów prezydentów, żeby w ramach harmonogramu montażu czy też zagospodarowywania parków kieszonkowych zagospodarować tą przestrzeń na park kieszonkowy. To jest idealne miejsce, które tam się wpisuje właśnie w taką przestrzeń oazy zieleni dla tych ludzi. A biorąc pod uwagę fakt, że od drugiej strony budynku no mamy ulicę i generalnie no, gdziekolwiek jest przestrzeń, tam ludzie po prostu parkują samochodami. No, z drugiej strony budynku stwórzmy tym ludziom taką przestrzeń, gdzie będą mogli no, odetchnąć przynajmniej na chwilę tą zielenią, a nie spalinami, które są ciągle z drugiej strony budynku. I to jest prośba wynikająca po tym spotkaniu. Pan Włodarczyk, który był obecny na zarządzie wspólnoty, ma wiedzę, jak ono przebiegało, bardzo spokojnie, merytorycznie i mam nadzieję, że państwo będziecie w stanie uwzględnić prośbę mieszkańców. Nie jest to duża prośba, naprawdę wynika z takiej potrzeby połączenia dwóch funkcji tej przestrzeni, tego terenu. I myślę, że jest to możliwe do zagospodarowania zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. I kolejna sprawa związana również z tą przestrzenią, to jest to przejście dla pieszych.
które, na które mieszkańcy zwracają uwagę, że jest dosyć niebezpieczne, ponieważ samochody jeżdżą z dosyć dużą prędkością, wjeżdżając w te nóki po łuku, starając się wyprowadzić samochód, no niestety naciskają pedał gazu i trafiają od razu na wprost na przejście dla pieszych. Nie chodzi o to, żeby, bo nie chcę takich pytań, czy był jakiś tam wypadek, czy potrącono dziecko i tak dalej, bo chyba nie chodzi o to, żeby doszło do jakiejś tragedii, dopiero będziemy o tym myśleć, tylko może niekoniecznie leżący policjant, próg zwalniający, tylko być może takie czerwone linie, które rysuje się na jezdni, które no powodują, że ten kierowca będzie zmuszony troszkę zmniejszyć prędkość, a przy tym no nie będzie to powodowało takiego hałaśliwego odgłosu, jak przy przejeżdżającym samochodzie przez próg zwalniający. W związku z tym prośba ze strony mieszkańców również, aby pomyśleć o wymalowaniu czy montażu tych linii czerwonych na jezdni, które w jakiś sposób może spowodują ograniczenie prędkości. A kolejną sprawę to już poruszę w sprawach różnych. Dziękuję. Dziękuję. Pani radna Marta Krasuska, proszę. Proszę o wciśnięcie jeszcze raz. Proszę. O, teraz słychać. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ja dwie interpelacje, dwie prośby. Pierwsza, no cieszę się, że Gajcego zeszło dzisiaj, zostało zdjęte dzisiaj z obrad i z głosowania, bo być może będzie szansa, żeby ten budynek i to miejsce przekazać mieszkańcom. Liczę na to, że być może urząd otworzy się na domy sąsiedzkie, o których już wspominałam i przy okazji być może utworzy się tam, uda się tam utworzyć teren zielony, który jest obok budynku byłej poradni pedagogiczno-psychologicznej. O idei domu sąsiedzkiego możecie Państwo przeczytać. Ona jest wprowadzona bardzo skutecznie w Gdańsku. Takich domów sąsiedzkich jest tam 17, więc myślę, że warto czerpać z czegoś, co już jest sprawdzone i wierzę, że płocczanie będą mogli z tej oferty również skorzystać, zwłaszcza, że to nie jest tylko coś, co oferuje miasto, ale jest to pełne zaangażowanie mieszkańców w tworzenie tych miejsc. To jest pierwsza sprawa, więc tutaj będzie interpelacja pisemna w tej sprawie z mojej strony, a druga interpelacja będzie dotyczyła wprowadzenia lekcji miłości do zwierząt i przyrody w oparciu o materiały, które są już z powodzeniem wprowadzane w szkołach warszawskich w kilkunastu. Autorem tych pozycji zarówno książki dla dzieci, jak i konspektów dla nauczycieli jest Tom Justyniarski wraz ze swoim zespołem. I tutaj również będę prosiła o przychylność i taka interpelacja również z mojej strony wpłynie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna Anna Derlukiewicz, proszę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja mam taką interpelację, właściwie pytanie też, ponieważ były nabory, zakończyły się do miejskich przedszkoli i chodzi mi o przedszkole miejskie numer 17, o które zabiegali, żeby placówka powstała nowa na miarę XXI wieku mieszkańcy i bardzo dużo dzieci z osiedla właśnie Łukasiewicza, czyli te dzieci, które mieszkają najbliżej i ich rodzice walczyli o tą placówkę, żeby ta placówka powstała, bardzo duża liczba dzieci nie dostała się. Wiem, że jest tam ponad 20 dzieci. W placówce, która jest obok na osiedlu miejskie przedszkole numer 16 również jest brak miejsc. I mam pytanie, czy jest możliwość, żeby utworzyć dodatkowy oddział, ponieważ rodzice są zmuszeni zapisać dzieci do oddalonych o jedno, a nawet dwa osiedla dalej miejsc. To jest pierwsza interpelacja. A druga interpelacja nadal dotyczy domu, placówki utworzenia dla osób powyżej 60 roku życia, tak zwanych seniorów. Właśnie tutaj nawet radna pani Marta Krasuska przytoczyła o domach sąsiedzkich, że mają powstawać w Płocku. A ja po raz kolejny proszę, żeby wsłuchać się w głosy mieszkańców, ponieważ mieszkańcy już kilkukrotnie byli pozbawieni tego głosu, jeśli chodzi o osiedle Łukasiewicza, szczególnie właśnie ci starsi.
nasi mieszkańcy. Kiedyś propozycja utworzenia takiej placówki dla seniorów była propozycja budynku po byłej szkole podstawowej numer 17, gdzie obecnie jest miodolanka. Ten pomysł został właśnie zasłonięty budową akwaparku. I teraz mamy nową placówkę, praktycznie w tym okręgu numer 4, gdzie jest największa liczba osób w wieku senioralnym i takie miejsca są bardzo potrzebne, więc jeżeli na innych osiedlach wsłuchuje się w głos mieszkańców, to bardzo proszę również słuchać się w głos i na tej części osiedla, ponieważ w odpowiedzi na kolejną moją interpelację w tej sprawie uzyskałam, że zostaną dwa pomieszczenia podzielone i będą mogły różne, czy to organizacje, czy różne osoby, ale też i seniorzy skorzystać, a to nie chodzi o takie skorzystanie, tylko po prostu chodzi o to, żeby taka placówka powstała, żeby miała tam zatrudnionych odpowiednich specjalistów i żeby osoby mogły przyjść, żeby to była dzienna placówka w wyznaczonych godzinach, wyznaczone miejsca i osoby mogły przyjść, poprzebywać ze sobą, porozmawiać, korzystać z porad terapeutów, poprzebywać również podczas warsztatów różnego rodzaju, żeby czuli się potrzebni, że mają takie miejsce, ponieważ w tej części osiedla jest bardzo dużo mieszkańców samotnych, którzy mieszkają sami, ich dzieci się powyprowadzały nawet do innych miast, nie tylko na obrzeża naszego miasta i oni naprawdę potrzebują kontaktu i dla takich ludzi takie miejsce jest naprawdę bardzo potrzebne i jeszcze raz bardzo proszę o wsłuchanie się w głos, ponieważ też osiedle Łukasiewicza tak naprawdę ostatniego zielonego terenu zostało też pozbawione po poradni psychologiczno-pedagogicznej przy Alei Roguckiego kilka lat temu, kiedy Urząd Miasta przeniósł aportem do jednej ze spółek działki, a spółka je sprzedała i deweloper będzie wybudował wieżowiec, a naprawdę na tym osiedlu potrzeba terenów i rekreacyjnych i też pomieszczeń dla osób starszych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani radna Małgorzata Ogrodnik. Nie, zgasło. Proszę jeszcze raz przycisnąć. Tylko ja wciskam. Pani radna tylko zgłasza się do dyskusji, a później ja wcisnę. Proszę zgłoszenie do dyskusji na tablecie. Proszę. Korzystając z okazji, przypomniała mi się bardzo istotna kwestia. Chodzi o parking znajdujący się w ramach budowy ulicy Na Skarpie. Został pięknie wykonany. Jest to, mieści się w rejonie Na Skarpie 8, a 14 jest położony z kostki. Parking jest bardzo ładny, z tego miejsca serdecznie dziękuję w imieniu mieszkańców, ale mam ogromną prośbę. Wcześniej na wniosek mieszkańców bardzo intensywnie zabiegałam, żeby jak również na parkingu znajdującym się za garażami, jak również na parkingu na Skarpie 8 został umieszczony znak, że tylko i wyłącznie dla pojazdów osobowych. Oczywiście te znaki pojawiły się, ale w trakcie remontu część znaków została przywrócona, ale na tym parkingu znajdującym się na Skarpie 8 niestety nie ma, że to jest parking i wyłącznie dla pojazdów osobowych i mieszkańcy zwracają się z ogromną prośbą, bo wiemy, jak mieszkańcy ogólnie się borykają, żeby zaparkować swoje samochody osobowe, bo zaczęły na tym parkingu parkować pojazdy ciężarowe. I w imieniu mieszkańców bardzo serdecznie proszę, żeby ten znak dla pojazdów osobowych został przywrócony. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani radna Daria Domosławska, proszę. W związku z faktem, że miasto prowadzi działania mające na celu ukierunkowanie mieszkańców na poruszanie się za pośrednictwem autobusów komunikacji miejskiej, mam taką prośbę, aby w aplikacji Płock Karta oprócz zamieszczonych aktualnych rozkładów jazdy autobusów wprowadzić taką funkcję wyszukiwania połączeń uwzględniającą poszczególne przesiadki. Jest to sugestia od wielu, wielu mieszkańców, którzy bardzo często mają problem ze znalezieniem tego szybkiego połączenia. A druga sprawa to zapytanie, co zmieniło się od mojego ostatniego pytania, czyli od poprzedniej sesji w sprawie wprowadzenia programu profilaktyki cukrzycy u dzieci. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I pan radny Maciej Bukowski, proszę.
Dziękuję. Panie prezydencie, ja mam takie pytanie odnośnie tematu, który pewnie już w przeszłości był podejmowany, natomiast jestem ciekaw, jakie jest podejście miasta w tym momencie do tej sprawy. Mianowicie chodzi mi o możliwość budowy kładki dla pieszych na ulicy Wyszogrodzkiej, na wysokości mniej więcej, dajmy na to, salonu Agata Meble. Chciałem się o to dopytać głównie w imieniu mieszkańców Podolszyc, osób starszych. Co prawda ta ulica ma przejścia dla pieszych zlokalizowane przy panoramie i dalej przy McDonaldzie. Natomiast rzeczywiście no, Płock chce uchodzić za miasto, które jest nowoczesne, które się rozwija i być może warto pochylić się nad lepszym skomunikowaniem tego obszaru. To jest jedna kwestia. No jeszcze dodam tylko, że no mamy tam zlokalizowane centra handlowe, markety, także no jest dosyć duży odcinek, który trzeba przejść, żeby spróbować przedostać się na drugą stronę ulicy. Jeszcze chciałem nawiązać do swojej interpelacji z lipca zeszłego roku dotyczącej zagospodarowania terenów zielonych przy ulicy Batalionu Parasol 13. I wiem, że ten temat też był poruszony przez pana na spotkaniu z mieszkańcami. Ja jeszcze składam interpelację w kontekście tego miejsca dotyczącą parkingu dla samochodów i prosiłem też o właściwe rozdysponowanie tych miejsc parkingowych, ponieważ jest tam taki, można powiedzieć, chaos i samochody parkują różnie, poprzez co to miejsce nie jest właściwie wykorzystane. Także chciałem się zapytać w imieniu mieszkańców, czy jest możliwość dołączenia tej inwestycji i zorganizowania projektu jeszcze w tym roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń w punkcie dotyczącym interpelacji i zapytań. Zatem przechodzimy do punktu 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Pan prezydent, proszę bardzo. Szanowni Państwo, oczywiście dziękuję za złożenie kolejnych interpelacji. Mam świadomość, że te interpelacje są efektem rozmów Państwa radnych z mieszkańcami, wniosków samych mieszkańców i oczywiście, tak jak zresztą Państwo to podkreślali w tych nawet interpelacjach, będziemy zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców zmieniać rzeczywistość naszego miasta na lepsze bardzo konsekwentnie. Czasami jest to trudne, kiedy okazuje się, że część mieszkańców na danym terenie chciałaby, żeby był parking, a część na przykład, żeby był teren zielony i trzeba szukać dobrego rozwiązania, które pogodzi rzeczywiście oczekiwania jednych i drugich mieszkańców. Szanowni Państwo, w kontekście miejsc, jeśli chodzi o rekrutację do przedszkoli. W tej chwili trwa rekrutacja do przedszkoli. Mamy na ten moment blisko 900 miejsc wolnych w naszych placówkach dla dzieci przedszkolnych. Sądzimy, że spokojnie, tak jak w latach ubiegłych, wystarczy tych miejsc. Oczywiście będzie także rekrutacja uzupełniająca. Jeśli takie będą potrzeby, będziemy oczywiście na bieżąco analizować możliwości ewentualnie utworzenia grup w przedszkolach, które będą obłożone, tak jak to było zresztą w latach ubiegłych. W kwestii słupa, to na tej sesji 8 tysięcy zostało przeznaczonych na ten słup. Także pani radna, ja wiem, że to trwało i te gdyby pewne decyzje, deklaracje, kto będzie ten słup stawiał, rozwiązaliśmy ostatnio i środki zostały przeznaczone. Słup będzie postawiony na osiedlu Skarpa ku radości nie tylko pani radnej, ale oczywiście i mieszkańców osiedla Skarpa. Wsłuchamy się w te głosy Państwa radnych dotyczące no, kwestii sprzątań, czy tak jak powiedziałem, parkingów, ewentualnie
parków kieszonkowych. Ja tylko mogę powiedzieć, że w kontekście kilku parkingów na no w osiedlu Słodkie generalnie kilka spotkań wiceprezydent odbył z mieszkańcami. Te miejsca parkingowe, tereny utwardzone mają przede wszystkim rzeczywiście poprawić komfort parkowania na osiedlu. Mam wrażenie, że w części nawet niezależnie od pobudowanego aquaparku. Natomiast rzeczywiście fajnie się stało, że dzięki aktywności mieszkańców kilka takich terenów, które do tej pory były niewykorzystane i niezagospodarowane, znajdzie swoje przeznaczenie wspólnie razem. Także tu dziękuję panu wiceprezydentowi za zaangażowanie i państwu radnym również. Jeśli chodzi w kontekście kładki dla pieszych, tutaj pan radny Bukowski pytał. Panie radny, no kilkakrotnie żeśmy analizowali tego rodzaju rozwiązanie. Problem polega na tym, że ktoś wiele lat temu, ja już nie będę wracał do historii, ale bardzo dawno temu, organizując układ komunikacyjny między marketem spożywczym a tym przemysłowym, nie przewidział tam nawet kawałka chodnika. Problem polega na tym, że tak czy inaczej, nawet gdybyśmy tą kładkę tam pobudowali w jakikolwiek sposób, to i tak tym chodnikiem następnie ktoś musiałby dojść praktycznie do przejść dla pieszych, które i tak funkcjonują na końcu tym. Bo nie ma niestety chodnika między, no już trudno, Obi a Oszą. Tam byśmy wprowadzili potok ludzi na parkingi, bez sensu. Ci, którzy chcieli poruszać się zgodnie z przepisami, musieliby i tak chodnikiem, który jest wzdłuż Wyszogrodzkiej, poruszać się w jedną i w drugą stronę do przejść dla pieszych praktycznie. Albo musieliby wejść w parking, gdzie niestety jeżdżą samochody i nie ma ruchu pieszego. Myśmy to analizowali. Po jednej stronie można było to zrobić, po drugiej jest to totalnie bez sensu, bo i tak ten ktoś, kto przejdzie kładką, musiałby iść albo w jedną, albo w drugą stronę, dokładnie taką samą drogę. A taka kładka będzie kosztowała kilka milionów złotych w tym momencie, więc racjonalność wydatkowania tych pieniędzy naprawdę jest pod dużym znakiem zapytania, bo gdyby tam był rzeczywiście jakiś chodnik, to moglibyśmy i układ komunikacyjny, który pozwalałby się pieszym poruszać na tym parkingu, bo by łatwiej rzeczywiście o taką decyzję. Dzisiaj ta decyzja rzeczywiście jest nieracjonalna w mojej ocenie, ale naprawdę analizowaliśmy to. Pozostałe interpelacje oczywiście udzielimy odpowiedzi na piśmie. Jeszcze raz dziękuję za to, że wspólnie razem możemy dbać o oczekiwania naszych mieszkańców. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Przechodzimy do punktu kolejnego. Punkt 16. Sprawy różne. Czy tutaj o aportach będzie dzisiaj jakaś informacja też ze strony pana prezydenta? To proszę, wcześniej pani radna. Proszę bardzo. Będę wdzięczna za wyświetlenie tylko tych obrazów kilku. Panie prezydencie, jak trwał remont przejazdu kolejowego na Otolińskiej, to pokusiłam się i na prośbę też mieszkańców, którzy tam byli, zobaczyliśmy, jak wygląda kopiec harcerzy. Otóż jest to przestrzeń kompletnie zaśmiecona, do której nie ma dojazdu w tej chwili, bo on od ulicy Targowej jest blaszane ogrodzenie, bo tam się buduje biurowiec i nie ma żadnego dojścia. Jest mnóstwo śmieci, poproszę dalej, są kolejne, oto są właśnie te śmieci, opony, wszystko wywożone. Na kolejnych obrazach jeszcze będą takie kolejne przy samym kopcu, bo tam jeździ ciężki transport, jakieś duże samochody, które po prostu niszczą całą tą przestrzeń zieleni. Rozumiem, że w sierpniu będziemy wszyscy się cieszyć kolejną rocznicą
obrony Płocka 1920 roku i będzie pan zapewne też chciał tam uczestniczyć w tych uroczystościach. Nie wiem, czy jako prezydent, czy jako mieszkaniec. I w takiej sytuacji wydaje mi się, że to naprawdę wstyd, panie prezydencie, żeby takie miejsca zostały po pierwsze tak zrujnowane, do których kompletnie nie byłoby żadnego dojścia. Bo rozumiem ten jeden dzień w roku, który wszyscy tam skupiają się i przychodzą, tylko że takie miejsca pamięci powinny być, o takie miejsca pamięci powinno się dbać, powinno się oznakować je, a przede wszystkim wprowadzić taką możliwość dojścia, czy też jakiejkolwiek komunikacji, nie mówię samochodami, ale przynajmniej pieszo, żeby można było mieć możliwość zobaczenia o każdej porze roku, w każdym dniu roku, a nie tylko w jednym dniu w roku takiego miejsca. Powinniśmy się tym szczycić, powinniśmy się tym chwalić, natomiast no teraz wygląda to, jak wygląda, no w sposób mało zachęcający. Po prostu nikt o to nie dba. Dziękuję. Dziękuję. Pan prezydent Andrzej Nowakowski, proszę panie prezydencie. Pani przewodnicząca, szanowni państwo radni, chciałbym państwa poinformować, że rzeczywiście do tej pory dotrzeć do tego kopca harcerzy można było przez prywatną nieruchomość i to przez wiele, wiele lat. Ta nieruchomość zmieniła właściciela i od już kilkunastu miesięcy rzeczywiście na tym terenie trwają bardzo ważne i dobrze, że trwają intensywne prace. Tam powstaje po prostu cały szereg hal produkcyjnych, a więc nowe miejsca pracy, także podatki. I mając świadomość tego, porozumieliśmy się z ogródkami działkowymi, które tam rzeczywiście są i w efekcie tego porozumienia jestem przekonany, że już w sierpniu do kopca harcerzy będziemy mogli dotrzeć nową, utwardzoną alejką, którą także, mam nadzieję, w sposób właściwy obsadzimy drzewami i mam nadzieję także wspólnie razem z Nową Radą Miasta nazwiemy na przykład Aleją Płockich Harcerzy roku 1920 albo w jakiś inny sposób. Natomiast chcę powiedzieć, że prace w tej kwestii rzeczywiście już od kilku miesięcy prowadzi pan wiceprezydent Artur Zieliński razem z panią dyrektor Beatą Pomianowską. Dobrze, Beatą Pomianowską. Więc i tutaj całe szczęście znaleźliśmy też bardzo pozytywną odpowiedź ze strony działkowców. Ta najkrótsza droga łącząca ulicę Targową z kopcem harcerzy. W części działki są nasze, natomiast w części będziemy musieli dokonać jakiejś zamiany, ale to są niewielkie kwoty. Więc porozumienie jest w tym momencie praktycznie zawarte i będziemy akurat mogli w sierpniu już przejść zupełnie inną drogą. Ale dziękuję pani radnej za troskę. Także zwrócę uwagę w kontekście ewentualnie posprzątania. Rzeczywiście z reguły sami harcerze bardzo ładnie dbają o ten teren. On jest rzadko uczęszczany. Być może w sytuacji teraz, kiedy pojawi się ta alejka i możliwość łatwiejszego dostępu do tego wyjątkowego miejsca, rzeczywiście częściej będzie on odwiedzany przez mieszkańców Płocka, nie tylko przy okazji wydarzeń czy upamiętnienia wydarzeń bohaterskiej obrony Płocka z roku 1920. Dziękuję bardzo. To tyle w odpowiedzi na tę sprawę różną. Natomiast także w sprawach różnych chciałbym państwa
poinformować o wniesieniu udziału do następujących spółek prawa handlowego zgodnie z wykonaniem paragrafu 5 uchwały nr 540/31/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez prezydenta miasta Płocka o wniesieniu udziałów do następujących spółek prawa handlowego. Wisła Płock, spółka akcyjna, w wykonaniu zarządzenia nr 5008/2024 prezydenta miasta Płocka z dnia 6 marca 2024 roku w sprawie wniesienia do spółki Wisła Płock, spółka akcyjna z siedzibą w Płocku wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego uchwałą nr 4/WZ/2024 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki sporządzoną za repertorium A nr 1466/2024 w dniu 11 marca 2024 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 5 milionów złotych w drodze emisji 50 tysięcy nowych akcji imiennych serii AAF o numerach od numeru AAF 1 004 075 do numeru AAF 1 054 074 o wartości nominalnej 100 zł każda akcja skierowanych do akcjonariusza gminy miasto Płock, którym przysługuje prawo poboru subskrypcja zamknięta. Akcje serii AAF o numerach od numeru AAF 1 004 075 do numeru AAF 1 054 074 zostały pokryte wkładem pieniężnym pochodzącym ze środków zabezpieczonych w budżecie miasta Płocka na 2024 rok. Zadanie nr 08/WNW/I Wisła Płock, spółka akcyjna. Punkt drugi, spółka inwestycje miejskie, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W wykonaniu zarządzania nr 5022/2024 prezydenta miasta Płocka z dnia 12 marca 2024 roku w sprawie wniesienia do spółki inwestycje miejskie, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, siedzibą w Płocku, wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego uchwałą nr 1/WZ/2024 nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z dnia 13 marca 2024 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 3 770 900 zł poprzez ustanowienie 37 709 nowych i równych udziałów w wartości nominalnej 100 zł każdy objętych przez wspólnika spółki gminy miasto Płock. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostały pokryte wkładem pieniężnym pochodzącym ze środków zabezpieczonych w budżecie miasta Płocka na 2024 rok. Zadanie nr 03/WNW/I/G inwestycje miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie prezydencie. Pan radny Maciej Bukowski, proszę. Dziękuję panie przewodniczący. Panie prezydencie, jeszcze krótko chciałem nawiązać tylko do ostatniej sesji, gdzie mieliśmy okazję wsłuchać się w głos społeczników, aktywistów, którzy dbają o ochronę jaru Małej Rosicy. I oczywiście sam może do końca nie zdawałem sobie sprawy, z jakim unikatowym pod kątem przyrodniczym, unikatowym miejscem mamy do czynienia pod kątem przyrodniczym, który jest na wyciągnięcie ręki. Dużo mówimy o nasadzeniach, o tworzeniu parków kieszonkowych, parków, terenów zielonych. Natomiast to rzeczywiście te tereny są na wyciągnięcie ręki i myślę, że mamy taki czas przedwyborczy i chciałem się zapytać, czy jest to dla pana właściwy moment, żeby złożyć jakieś takie deklaracje dla wyborców, że to nazewnictwo, za czym idą też pewne zmiany formalne, zmieni się, teraz nazywa to się RUW, może zostać zmienione na rzekę i czy ingerencja wynikająca z planów zagospodarowania przestrzennego, gdzie możemy dowiedzieć się, że być może tam powstaną jakieś zabudowy czy markety, zostanie zmieniona i czy pan w tym momencie może właśnie zadeklarować jasno wyborcom, że ten temat zostanie podjęty i te tereny będą chronione? Dziękuję bardzo. Ja przepraszam, że bez kolejki teraz parę zdań powiem, ale ponieważ na temat zieleni dosyć często na tej auli się wypowiadałem, ja przy okazji zachęcam wszystkich państwa w wolnej chwili, zwłaszcza wiosną, na spacer przynajmniej w 4 wspaniałe miejsca zielone w Płocku, czyli 4 zielone jary. 2 objęte ochroną przez nas radnych. Przy czym przypomnę, że jeden z tych terenów zielonych Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Jaru Rosica decyzją Rady Miasta Płocka został zmniejszony w tej kadencji. Uważam, że to był błąd. Ale żeby łatwiej nam było podejmować w przyszłości jakiekolwiek decyzje,
Ja Państwa wszystkich zapraszam do na sobotnio-niedzielny spacer, niekoniecznie za przewodnika mając aktywistów z Grupy Zielonej. Stać nas na to, żeby każdy z nas rodzinnie przespacerował się po Jarze Pisencja, po Jarze Brzeźnica, po Jarze Dużej Rosicy i po Jarze Małej Rosicy. Mamy naprawdę wspaniałe, cudowne tereny i w interesie nas wszystkich, a zwłaszcza naszych dzieci i naszych wnuków, jest to, żebyśmy je zachowali. I budujmy nowe, natomiast nowe to możemy budować parki, a jary są i jeżeli my o nie zadbamy teraz, to ich po prostu już nie będzie. Pani radna Violetta Kulpa, proszę. Jeszcze jedno pytanie związane z Miodolanką. Ponieważ Państwo ogłosiliście, czy MOSiR ogłosił, że wynajmuje powierzchnię i czeka na zgłoszenie oferentów. Tam jest przestrzeń 770 chyba metrów i jeszcze jakieś mniejsze. W związku z tym proszę mi powiedzieć, bo Państwo tak wcześniej ochoczo mówiliście o tym, że tam miało być jakieś przedszkole sportowe, że miasto miało wynajmować tą przestrzeń od operatora. W związku z tym co tak naprawdę w tym zakresie, bo coś rzucacie Państwo hasłowo, a później nie ma kontynuacji ani powiedzenia, że z czegoś rezygnujemy. Dziękuję. Dziękuję. Pan prezydent Piotr Dyśkiewicz, proszę. Tak, dziękuję. Ja chciałem odpowiedzieć na pytanie pana radnego Bukowskiego. Kwestia uznania tego rowu za rzekę jest niezmiernie kwestią skomplikowaną i myślę długotrwałą. Należy pamiętać o tym, że to nie jest kompetencja prezydenta, tylko ministra infrastruktury i generalnie Wód Polskich. My jako jeden z właścicieli działek przylegających do tego rowu taki wniosek możemy złożyć i do tego się przygotowujemy. Natomiast, żeby tak się zadziało, trzeba złożyć szereg dokumentów, również potwierdzających jakby to, skąd ta woda w tym rowie się bierze, gdzie jest początek ewentualnie tej rzeki, a być może początek tej rzeki wcale nie jest w granicach administracyjnych naszego miasta. Więc pozostaje później jeszcze kwestia wydzielenia tej rzeki, a musimy pamiętać, że mamy tam własności, które są również działkami prywatnymi i wtedy należy dokonać podziałów, a przy tych podziałach należy jeszcze pamiętać, żeby był dostęp do dróg publicznych, więc jest to, bym powiedział, operacja niezwykle skomplikowana i nie jest to tylko kwestia tego, czy my chcemy, czy nie chcemy, bo my taki wniosek będziemy przygotowywali zapewne i należy również pamiętać o tym, że tutaj razem w uzgodnieniu oczywiście z prezydentem miasta przygotowaliśmy odpowiedź na pismo i pana przewodniczącego i stowarzyszenia, bo nie ma złej woli z naszej strony do tego, żeby zespół został utworzony. I on w naszym mniemaniu oczywiście może powstać, tylko też należy podejść do tego w sposób staranny i należyty, czyli przygotować odpowiednie operaty dendrologiczne i przyrodnicze. I jeżeli to będzie mieli wykonane, to wtedy oczywiście taka stosowna uchwała zostanie przygotowana. Też nie rozumiem tej narracji, która gdzieś tam płynie, że urzędnicy upierają się przy tym, że to jest rów, a nie rzeka, bo to, że to jest rowem, zostało określone w 1974 roku na podstawie wtedy obowiązujących przepisów. Natomiast pragnę też jakby przytoczyć taki niedaleki przykład takiej próby zmiany właśnie cieków w Warszawie na rzekę, który ten proces trwał 4 lata. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie prezydencie. Raz jeszcze pan prezydent Andrzej Nowakowski, proszę. Tak, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, czy tutaj najistotniejsze jest to, że ja spokojnie mogę podpisać się pod tym, co powiedział pan przewodniczący Artur Jaroszewski, także w kontekście wypowiedzi pana wiceprezydenta Dyśkiewicza, a także wszystkich aktywistów. Znaczy, na pewno kluczem jest dbałość o tę bioróżnorodność przyrody, którą dzisiaj w Płocku mamy. Możemy ją rozwijać, możemy troszczyć się o tworzenie nowych mikroparków, parków, natomiast warto byśmy po pierwsze dbali,
Po drugie, to co powiedział pan przewodniczący, kluczem także w tej dbałości jest również to, byśmy w jak największym stopniu, oczywiście także wspólnie z mieszkańcami, zadbali o właściwe udostępnienie tej przestrzeni naszym mieszkańcom, tak żeby rzeczywiście każdy, kto chciałby przebywać w tym terenie zielonym, mógł to zrobić w jak najbardziej komfortowy sposób. I taki jest cel działań, które w tym momencie podejmujemy w tym obszarze. I to zarówno dotyczącym małej Rosicy, jak i pozostałych przestrzeni zielonych. Natomiast w odpowiedzi na zapytanie pani radnej Kulpy, no, my analizujemy, konsultujemy także z mieszkańcami kwestie różnego rodzaju możliwości i potrzeb. Analizowaliśmy możliwość i potrzebę właśnie stworzenia takiego przedszkola sportowego na terenie Miodolanki, no ale z tych analiz, których nie ukrywaliśmy, tylko o nich mówiliśmy także konsultując z mieszkańcami, no okazało się, że kolejne przedszkole dzisiaj utworzenie go wiązałoby się z konsekwencjami no niezbyt pozytywnymi, a w kontekście innych przedszkoli, a z drugiej strony dzisiaj no, ta analiza wykazała brak potrzeby tworzenia nowego zupełnie przedszkola. Także na ten moment rzeczywiście tam przestrzeń na terenie Miodolanki będzie podobnie jak chociażby na terenie stadionu czy Orlen Areny wynajmowana po prostu komercyjnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie prezydencie. I raz jeszcze pan wiceprezydent Piotr Dyśkiewicz. Tak, szanowni państwo, ja tylko jeszcze jedno zdanie uzupełnienia do mojej wypowiedzi, bo chciałbym, żeby to wybrzmiało, bo też jakieś takie informacje gdzieś tam w przestrzeni się pojawiły. Zdecydowanie, proszę państwa, zostało to przeanalizowane i w tej chwili, jeżeli chodzi o proponowane granice Jaru Małej Rosicy, to ponad połowa tego terenu znajduje się poza gminą, czyli w rękach prywatnych. I tutaj wiem, że też służby pana prezydenta Zielińskiego prowadziły rozmowy na temat wykupów poszczególnych gruntów. Niestety no nie ma jakby tutaj zgody tych właścicieli na sprzedaż. Więc sytuacja wygląda w ten sposób. Bo mieliśmy też tam informację wcześniej podaną tego typu, że to jest w większości, są to grunty gminne. Otóż nie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze chciałby w sprawach różnych zabrać głos? Nie widzę. Drodzy państwo, więc tak, nie, jest jeszcze zgłoszenie pana przewodniczącego Tomasza Korgi. Proszę bardzo. Tak, proszę państwa, ja tak jeszcze nawiązując do naszego podsumowania, chciałbym przypomnieć o jednej rzeczy, o której jest tylko w sposób taki techniczny napisane w naszym sprawozdaniu o odejściu naszego kolegi Tomka Kolczyńskiego. Chciałbym, żebyśmy także o tym myśleli, nie zauważyliśmy chyba tego, a to jest fakt, który zaistniał, który zdział się 3 kwietnia 2021 roku i chciałbym, żebyśmy także na zakończenie tej sesji o tym pamiętali. Wspaniały człowiek, wspaniały kolega, wspaniały samorządowiec. No niestety go już nie ma. Dziękuję. To prawda, dziękuję za przypomnienie panie Tomku. No niestety tak ludzkie życie jest słabiutkie nieraz w takich okolicznościach. Szkoda, że pośmiertnie, ale udało nam się jednogłośnie pewne rzeczy jeszcze zrobić. No między innymi mamy na szczęście dzisiaj na pamiątkę ulicę pana Tomasza Kolczyńskiego na osiedlu Imielnica, na jego osiedlu. Drodzy państwo, pozwólcie, że teraz podejdę do mównicy i kilka słów powiem, a następnie wręczę państwu przy udziale pana prezydenta na pamiątkę zdjęcia, które robiliśmy na ostatniej sesji i książkę o Płocku.
Jeszcze może stąd tak bardziej oficjalnie dwa zdania. To była najdłuższa kadencja, szanowni państwo, w historii samorządów w Polsce, tak jak mówiłem, 5,5 roku. Chcę państwu bardzo serdecznie podziękować za aktywną pracę na rzecz miasta i jego mieszkańców. Nie we wszystkim i nie zawsze się zgadzamy, ale z tych dyskusji naszych myślę, że rodzi się lepszy Płock. Jeżeli z mojej strony gdzieś państwa uraziłem z tego miejsca, przepraszam, nigdy nie twierdziłem, że nie jestem nieomylny. Jestem również omylny, oczywiście, za to przepraszam. Życzę wszystkim państwu, którzy zdecydowali się na kandydowanie, bo wiem, że nie wszyscy zdecydowali się kandydować. Tym państwu, którzy zdecydowali się na tym etapie kończyć swoją samorządową przygodę, chciałbym serdecznie podziękować w sposób szczególny. A wszystkim pozostałym państwu życzę powodzenia. Natomiast tak jak to w demokracji, rację zawsze mają wyborcy. A teraz z pomocą państwa wiceprzewodniczących i pani z biura rady wręczę państwu symboliczne pamiątki. Będzie to alfabetycznie. Zatem pan radny Andrzej Aleksandrowicz. Zapraszam pana Andrzeja. Patrzę, gdzie pan prezydent, jeszcze mi się pan schował. Pan prezydent, mieliśmy razem wręczać, panie prezydencie. Panie Andrzeju, wszystkiego najlepszego. Dziękuję za 5,5 roku. Dobrej serii. Pan radny Edward Bogdan. Dziękuję, taka skromna pamiątka, ale znajdzie się. Dziękuję. Pan radny Leszek Brzeski. Pan radny Maciej Bukowski. Pan radny Łukasz Chrobot. Pan radny nas opuścił na wcześniej. Pani radna Anna Derlukiewicz. Tak jakoś dziwnie to było dzisiaj, że zaczęliśmy od samych facetów. Pani radna Daria Domosławska. Pan radny Jacek Jasion. Pani radna Teresa Kijek. Pani Teresa jest. Pan sekretarz Tomasz Kominek. Pan radny Tomasz Korga. Pani przewodnicząca Iwona Krajewska. Dziękuję za mocne wsparcie.
pokaż, zrób mi zdjęcie. Pani radna Marta Krasuska. Pan radny Marek Krzysztofiak. Pan Marek jest jednym z tych niewielu radnych, którzy zdecydował się nie kandydować. Proszę bardzo, chciał coś powiedzieć. To znaczy, no skoro już pan przewodniczący wywołał ten temat, no to oczywiście chciałem podziękować. Chciałem podziękować przede wszystkim wyborcom, którzy przez te kolejne moje kandydowanie głosowali na mnie. Chciałbym podziękować oczywiście koleżankom, kolegom radnym, z którymi wiele lat od 2002 roku współpracowałem. Wśród tych osób są również ci, którzy wtedy razem ze mną zaczynali. Chciałbym podziękować panom prezydentom, wszystkim urzędnikom ratusza, prezesom, dyrektorom, z którymi przez ten czas miałem okazję współpracować. Tu szczególnie paniom z Biura Obsługi Rady, no bo byłem przez dwie kadencje przewodniczącym Komisji Edukacji, jedną kadencję przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, więc ta współpraca była bardzo, bardzo owocna. No i życzę, ponieważ my z Piotrem Kuberą, no nie ma w tej chwili Piotra, z różnych przyczyn zrezygnowaliśmy z kandydowania, pozostałym koleżankom i kolegom, bo wszyscy pozostali kandydują. Życzę jak najlepszego wyniku wyborczego i do zobaczenia na innym forum działalności i znajomości. Dziękuję ślicznie. Dziękujemy raz jeszcze za wieloletnią pracę. Pan radny Piotr Kubera, to będzie tutaj też z boku. Przekażemy później. Pani radna Wioleta Kulpa. Pan radny Lech Latarski. Pan przewodniczący Tomasz Maliszewski. Pan radny Adam Modliborski. Pani radna Małgorzata Ogrodnik. Pan radny Łukasz Pietrzak. Pan radny Mariusz Pogonowski. Jeszcze klawicę nie wcisnął. Wszystkiego najlepszego. Nie wiem, czy zgodzisz tyle funkcji jednocześnie. Dzięki. Pan radny Jerzy Seweryniak.
bardzo bym prosił też wspólne zdjęcie. Oczywiście. Witam serdecznie. Dziękuję bardzo panu prezydentom i panu przewodniczącemu. Dziękuję bardzo. Dużo zdrowia. Dziękuję bardzo. I pani przewodnicząca Małgorzata Strusik. Kochani, serdecznie raz jeszcze dziękuję za 5,5 roku pracy. Nieraz denerwowaliśmy się, nieraz emocje były za duże, ale tak jak mówię, to jest nasze wspólne miasto i ja nie mam żadnej wątpliwości, że każdy z nas tu obecnych robi wszystko w interesie tego miasta. I powodzenia dla wszystkich państwa. Dla pana przewodniczącego ja mam podziękowanie. A, zapomniałem. A już chciałem laską pukać. No. Kochani, nie widzę więcej zgłoszeń w dyskusji, zatem zamykam 63. sesję Rady Miasta Płocka. Dziękujemy. Dziękuję.